Dla nas to może być złotówka. Dla nich to może być nowe życie. Link do zbiórek znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo wam dziękuję za każdą wpłatę Żurnalista. Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo, bardzo i to bardzo wam dziękuję. Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich. Ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Cezary Pozura. Żurnalista, rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Dariusz Michalczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj naprawdę człowiek, którego oglądałem wszystkie walki chyba jakie jak byłem nastolatkiem razem z dziadkiem. Także wielka, wielka przyjemność i ciekawi mnie w ogóle, jak myślisz, co cię zbudowało takiego, jakim jesteś dzisiaj? jakim byłeś kiedyś? Bo to chyba też dwie różne osoby, które się zmieniały na przestrzeni lat. Co cię zbudowało? Ja myślę, że... No tak, myślę, że ciężka praca mnie zbudowała, bo ja byłem zawsze najbardziej pra mm, wielkim pracusiem. Mm -hmm. I ja nie byłem jakimś wielkim talentem, czy wielkim... To, mnie, to Sport mnie ukształtował, ten sukces mnie ukształtował, ta ciężka praca mnie ukształtowała, bo ona spowodowała też, że odniosłem sukces i stałem się też zamożny mm. i tylko, tylko, tylko zamożny też nie finansowo tylko w taką wiedzę, ja łykałem to ja łykałem, ja na każdym kroku wciągałem mm. to jak, jak słucha gąbka tą wodę jak słucha gąbka tą wiedzę, mm. tą, tą, byłem zainteresowany życiem poznałem przez to wiele ludzi też bo ja, ja, ja kochałem ludzi, ludzie kochali mnie przez mm. to, że odniosłem sukces, bo przecież Yy, większość ludzi poznałem przez to, że byłem mistrzem świata, i, 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 i oni kochali mnie, tylko poznawali mnie, po, to, dlatego, że zostałem mistrzem świata, ale, ale jak my poznawali yy, osobiście, to inaczej też na mnie patrzyli. Mhm. Ale ciężka praca to było coś, co miałeś od razu w sobie wbudowane, czy jednak to było wypracowane tym rygorem, który narzucał tata, czy potem, właśnie kiedy twój tata zmarł, jak miałeś 12 lat i myłeś te legendarne szyby, musiałeś tam toczyć walki i tak dalej. Ta praca, była czymś, co zostało w tobie wpojone, czy jednak miałeś to nawet bez tego? Ja miałem taki rygor od początku. Mhm. My musieliśmy sprzątać mieszkanie, musieliśmy robić zakupy, wyrzucać śmieci, trzepać dywany, musieliśmy te rzeczy robić, które no, dzieci w tym roku dzisiaj to w ogóle m, 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 prokuratura. <totrę> Ale, ale my robiliśmy takie rzeczy, którzy, którzy, tu, tu, i robiliśmy to z chęcią, tylko tata był taki bardzo rygorystyczny, ja się musiałem mm. uczyć, musiałem się uczyć materiału do przodu, musieliśmy sprzątać, jak mieliśmy kaśkę w domu taką do, do, do sprzątania, to tata nam, tata nam nie dawał tej kaśki, tylko musieliśmy palcami zbierać, te pipcie, jak to się wtedy, pamiętam, nazywało. I w domu musiał być po prostu błysk, musiały być obrane ziemiaki, musiały być tam, no takie wszystkie rzeczy, które mama przychodziła z pracy w sumie nie na gotowe, no ale bo miała tam prania, śmaje, nie było kiedyś pralki i tak dalej, ale my bardzo dużo robiliśmy w domu, mogliśmy, mogliśmy, mogliśmy tylko wyjść na godzinę na dwór, a chłopaki grali na błyska. Ja przez okno musiałem, w domu, w pokoju musiałem się uczyć, a w lato było okno otwarte, to było, słyszałem, jak się uczę, to łysy, podaj, gruby, podaj, siwy, tutaj strzela i tak dalej, a ja kurde siedziałem, a ojciec mówi, nauczyłeś się już. Taki był mocno, miałem tata, wiedział, że umrze i chciał nas eksternistycznie wychować, po prostu, tak. Co było naturalnie. Nie, nie, ale ja swego ojca bardzo kochałem, i było mi bardzo przykro, właśnie, że strasznie przeżywałem, to ja się nadawałem, wtedy podejrzewam do psychologa, jak mój tata zmarł, chociaż wtedy mm -hmm. nie było takich rzeczy, jak, jak psycholog, jak psychiatryk, to może psychiatryk tam był, ale to, to się nie chodziło ze zdrowymi dzieci, można tak powiedzieć w mm. cudzysłowie. Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Jumisu. No to ty miałeś tak, takie dwa życia na pewno, już nawet na tamtym etapie, bo ten do 12 roku życia, do śmierci swojego taty i po śmierci, bo to, co opowiadasz, że jak opowiadasz do tego czasu, jak tata żył i ten rygor i tak dalej, no to byłeś taką maszynką, która miała się po prostu uczyć, bo Najwidoczniej na tym to polegało, bo przecież miałeś najlepsze świadectwo wtedy, jak tata zmarł i biegłeś ze świadectwem. Kolega powiedział ci, że twój tata nie tak. żyje. To, to nagle tak było, jak tata zmarł i powiedziałeś, że nadawałeś się do, do psychiatry, do, do psychologa. Nie, tak tak, tak tak, tak, by wtedy można było pomyśleć. Tak, tak No ale, ale zastanawiam mnie też, czy to było coś takiego, że jakby nagle zostałeś spuszczony ze smyczy, nagle było tak, że po prostu świat Dosło należy, tak? Dosłownie, dosłownie. To było takie w sumie Eee, to, było, to było to jest tak przykro powiedzieć, ale tak jest z, z czasem na to patrzę, To było tak, jak zostałem świata w boksie zawodowców, tak samo było, tak jak z, to jest takie podobne uczucie. Naturalnie w, nie w tym kierunku. Ciężko to jest por, porównać, ale tak samo mniej więcej to mogło wyglądać. Jak, jak ja dostałem po prostu, z, zerwałem się ze smycz. Dostałem mm. tą wolność, jak mój tata zmarł. Mimo, mimo wszystko było mi przykro, byłem. Dlatego właśnie pod tym względem mówię, że ja się nadawałem yy, do psychiatru, mm -hmm. tak? Ale, to... ale, ale w, 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 wyrzuciłem te wszystkie swoje te wszystkie emocje yy, w treningi. Mm -hmm. Bo ja przecież jako ma, mały chłopiec, biegałem 9 km na trening, trenowałem na treningu, wracałem yy, na, biegiem z powrotem do domu, biegiem i to mm -hmm. takim szybkim biegiem, i jeszcze jak lato było, to się w piłkę zagrało. Jak jeszcze było jasno, tak? Także mm -hmm. to było tak, ja chciałem być zawsze najlepszy, ale ja wiedziałem, że jak będę najlepszy, naturalnie, że to było nienormalne, żeby tak dużo biegać i tak dalej, ale jednak to w późniejszym czasie mm -hmm. dziś mi to bardzo pomogło. To samo, samo, samo zaparcie, takie, takie ta, ta ambicja, ta chęć, ta wola walki, mm -hmm. ten kryzysy i tak dalej. To właśnie sobie zbudowałem za tych młodych czasów, że ale, to później już mnie nie... A szkołę odpuściłeś, kiedy tata zmarł i on tak bardzo cisnął o szkołę i poszedłeś, mówisz, że bardzo poszedłeś w treningi, no bo ta legendarna sytuacja z tym wujkiem, który cię tam zaprowadził i tak dalej, ale szkoła to było nadal coś ważnego, czy już... Total, to... total, total, totalnie lachę położyłem. <laughs> Okej. Okay. Jak to można tak mówić? No no tak, <laughs> można to przeklinać, można to mówić. Totalnie, dosłownie w tego, tak jak powiedziałem... Miałem jeden zeszyt do końca, przez następne dwa lata. <laughs> Czyli za wiele nie pisałeś. Ale, ale dawałem sobie radę, bo ja, jak śpiewają też w, szk w szkórze bokalnym, mm -hmm. to pani z matematyki przymykała przy, 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 oko gdzieś tam w jakimś, nawet no, mm -hmm. jak byłem dobry, z matematyki byłem też nie, niezły powiedzmy tak, także to zostało mi Coś po sobie ojcu jeszcze. Tak. I to tak jeszcze tam gdzieś się przebujałem. Później wybrałem, wybrałem sobie specjalistką za, zawodową szkołę, taką z niższym mm -hmm, poziomem, w tak, której mm. byłem przez 3 lata, może rok. Może rok. Mm -hmm. no, ale też w jednym z wywiadów mówię, że ty się pogubiłeś, jak jest martwój. tata i że zacząłeś pić alkohol. Ty zacząłeś pić alkohol jak miałeś 12 lat? Tak. Zacząłem pić alkohol, warchaliśmy Budapren, Mm. Paliliśmy papierosy, ale to było takie dosłownie parę dni, można powiedzieć. Parę dni, ja mówię w cudzysłowie. Mm. Jak mój wujek mnie zabrał na pierwsze treningi, na pierwszy obóz do Goszyna, wtedy pamiętam z juniorami ze Stoczniowca, no to mi od razu się przestawiło wszystko, tak? Ja tam mm. w ogóle było całkowicie w inną stronę. Od razu mnie zaraził tym sportem, zaraził tą, ja, i tym bardziej, że ja zawsze chciałem boksować. U mnie rękawice były w domu od zawsze, mhm. ale tam nie pozwalał boksować, nie pozwalał mi gdzieś tam, żało się boksować coś. Czasami ubrał rękawice tam jak gdzieś, żeby się pośmiać czy coś. Ale, ale tak nam ja chciałem tak bardzo trenować, bo ja od małego chodziłem na te mhm. walki, u bo umojkowie boksowali, nad, i to było dla mnie takie, kochałem kochałem. To, ja to było, znaczy, podobało mi się to bardzo, chciałem też być taki, jak, jak oni, tak. Mhm. A dopiero to mogłem zrobić, jak mój tata właśnie zmarł. Ale mama próbowała też ten, te, utrzymać ten sam rodzaj rygoru na samym początku? Czy, czy nie, jednak to Nie, mama, mama musiała nas wyżywić. Mama musiała nas wyżywić, mhm. mama, i mama się cieszyła, że, jestem, że, jest, że chodzę na treningi, że mam zajęcie, że mnie nie ma. Nie wiem, co mama. Nie, nie, nie rozmawiałem z mamą nigdy na ten temat, co mama wtedy myślała. Muszę z nią pogadać, jak wrócę do domu teraz. A jak wspominasz w ogóle mamę ze swoich lat młodości? Mama była zawsze takim naszym, taką naszą uwolnieniem. Jak mama przychodziła z pracy, to mogliśmy wyjść na dwór. Mama była dla nas mm -hmm. zawsze kochana. Mama była nas taka, taka prawdziwa mama. Okej, okay, czyli taki bardzo dobry policjant. Taki bardzo dobry policjant. Mama nas nie krzyczała, mama nas ani tam klapsa nie dała, ani nic. Ja dostałem par razy szmatą po od mamy, jak już później, jak już tata zmarł, jak tam wróciłem mm -hmm. gdzieś tam za późno do domu, czy coś tam. Powiedzmy o 12 czy o 11 wieczorem, to, to ta mama ta czasami zdzieliła szmatą tam yy, yy, w ryj. Ale tak to tak raczej się nie było. Takie. Mama nie, nie, ale mama hmm. na przykład, zobaczyła mnie w czasie, w, czasie treningu na, na, yy, w czasie treningu bokserskiego na boisku czy na podwórku, to mówiła: Ty jesteś mistrzem, taki mistrz siebie. Zamiast na treningu ty, ty, ty latasz, nigdy nie zostaniesz niczym. Mówi do mnie. To mi, bo dla mnie było gorsze niż pasem na głądu pełnym Czyli potrafiła ja wejść na ambicje. To, to akurat to było dla mnie bardzo, bardzo a, mocne. A wujek, y, który zaprowadził się na boks, naturalnie przejmował rolę ojca? Ja tak nie pamiętam. Wiem, że wujek... Miałem duży, duży kontakt z wujkiem cały czas, bo chociaż wujek mnie nie trenował też. Ale wujek chyba nie... był równocześnie trenerem jeszcze z, w Bajerze. Czy, nie, nie, czy to nie. nie, ten... nie, nie okay. ty był też w Bajerze no. później, jak już uciekłem. Mm -hmm. Przyjechał tak, do tak, mnie, tak. tak, tak, tak. Ale wujek był, przekazał mnie trenerowi, trenerowi Bronisiowi, mm -hmm. pierwszemu trenerowi Pacuszce, trenerowi Degajewiak. Był też to byli wspaniali trenerzy, wspaniali fachowcy i też na swój sposób pedagodzy. Tacy, tacy którzy to, to nie miało nic, no, no potrafili wychować, tak? Mm -hmm. Jak no na przykład dostałeś na wątrobę, no. na przykład, nie? <laughs> <laughs> to brutalnie. brutalnie. no ale to, to nikt z tym do, 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 na skargę nigdzie nie chodził, po prostu tak musiało być, na drugi raz się mówiło dzień dobry, tak? Albo przepraszam, dziękuję, do widzenia, tak? Także to było takie wychowanie, powiedzmy. Yy... No tak to wyglądało. No dobrze, ale szukałeś jakiegoś mentora, szukałeś kogoś, kto mógł być dla ciebie drogowskazem, kogoś, kto może ci pokazać, że istnieje lepsza przyszłość, bo te twoje wszystkie duże marzenia zastanawiały mnie, gdzie one się rodziły. Czy ktoś ci powiedział, że masz talent, żebyś coś z tym zrobił? Nie, nikt mi nigdy nie powiedział, że mam talent, a, ale, ale ja widziałem, jak moi koledzy starsi, bracia Kosedos, Jarek Margas, Heniek Rychłowski, mhm. Marek te yy, ci zawodnicy byli, przyjeżdżali, pamiętam w reprezentacji boksowali, przyjeżdżali w dresach Adidasa, w butach Adidasa. Torby mieli takie, mhm. wszystko super i tak dalej. Dresy z napisem Polska. To, by, to byli moje idole. To, to było moje, to co mnie fascynowało. Ja też mhm. chciałem taki być. To, był, to były bodźce, które ja dostawałem właśnie żeby, yy, których potrzebowałem, żeby być najlepszy. Ja chciałem wygrywać. ja przychodziłem, yy, czasami, jak ja nie, nie jak byłem w szkole zawodowej, to ja na przykład chodziłem nie na wagary, tylko chodziłem rano na, jak nie szedłem do szkoły, to byłem rano na treningu z seniorami. I później siedziałem na tej salce, tam ileś tam godzin i albo boksowałem sobie przed ustą, albo skakałem na skakance, albo sobie boksowałem na worku, a później jak przychodzili pierwsi chłopacy, to się zaczynało yy, yy, grać w kosz albo w piłkę i później zaczynałem trening o 16 czy tam o 16.30, mm -hmm. na przykład drugi trening. Ja, ale czasami nie wychodziłem z sali, można tak powiedzieć. Ale też, wiesz, w tym wieku takim juniorskim, 15-16 lat, no jak miałeś 15 lat, to stworzyłeś tą walkę za 3000, gdzie twoja mama wtedy zarabiała 1500 zł, ale pojawiają się też takie głupie myśli, że zresztą za tamtą walkę zrobiłeś huczne, huczne ury... Rodziny, bo to było gdzieś w okolicy. No, huczne, w, tak w, w... w tamtym okresie Tak, no? no tak, tak, tak. No tak. To, to, bo to się też pojawiają takie sytuacje, że wtedy wolisz iść, poznać jakąś dziewczynę, niż na trening. Nie miałeś takich momentów zawahania, że ktoś musiał cię prostować, widział, że na przykład dobrze, dobrze wyglądasz, ale jednak ty gdzieś miałeś takie... Ale ja miałem dziewczynę. Moja, moja pierwsza no żona tak, tak, była tak. właśnie wtedy Dorota, była moją dziewczyną. Już jak miałem 15 lat, już mi się poznali, tam nawet 14 chyba, 14 albo 15. Już Tak teraz dokładnie o, pamiętam, to ale to było jeszcze w podstawówce. Mm -hmm. Także Dor ja z Dorotą, ja Doroto z po treningu teraz do Doroty. Dor to rodzice też byli taki, zrobili mi też dom. No bo wiadomo, jak ch nie chciałem do wrócić do domu, no to bo chciałem pójść do narzeczonej swojej, do swojej miłości. Mm -hmm. No i tam jadłem często i tak dalej, yy, te kolacje i. I tam byłem tak, mile widziano, tak. Mm -hmm. no dorota to, to chyba był marynarzem jeszcze. Tak, nie, to, tak, tak. Byli, to tak Całkiem zamożnie jak na tamte... Tak, to, to bym pierwszego miała te kaseciaki, takie z dwoma kieszeniami, jak to wtedy było, kurde, ona miała w ogóle super ciuchy i, i też y, też y, 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 słodycze z zachodu, także tam było naprawdę, chociaż tam wtedy nie byłem taki za tym, za, akurat tak za bardzo byłem sportowcem, mm -hmm. wiedziałem, co można, co nie można przynajmniej, gdzieś tam się to słyszało, tak. Jak się chce być do, dobrym sportowcem, to nie można iść i tak mm -hmm. dalej. Ale mi się zdarzało, mi się też, że tam się gdzieś z chłopakami zabawiliśmy, tak, czy to był Sylwester na przykład, ja zawsze mm -hmm. na Sylwestra, czy tam jakieś były też y, prywatki, co robiliśmy, to też tam się gdzieś tam alkohol wypiło, gdzieś tam pamiętam, y, czy gdzieś z chłopakami gdzieś tam w piwnicy jakieś, gdzieś tam się zarąbało wino komuś, jakiemuś sąsiadowi czy coś, bo tam pędził i tak dalej, czy robił tak, to mm -hmm. także to tam też parę razy w życiu się... W tych czasach jeszcze też upiłem, tak można powiedzieć. No bo to jednak jest też taki, wiesz, przedsionek tej dużej kariery, którą potem robiłeś. I ty o tym już w swoim życiu zabawowym, równocześnie z wielką karierą opowiadałeś dość obficie, ale jak byłeś w szkole, to byłeś gwiazdą szkoły? Przez to, że byłeś wysportowany, byłeś sportowcem, jak byłeś odbierany przez resztę rówieśników? No ja byłem tym, co się umiał napierdzielać, tak? Bo mm. ten, ten, co umiał to boksować i tak gwiazdy. dalej. To są, no tak, ja tak nie odbierałem tego, ale ja byłem tak, bo nawet to było takie, takie szybko, to szło, że ja nawet nie zwracałem na to uwagi czy z tą gwiazdą. Wszyscy mieliśmy tak samo ubrani, wszyscy byli tylko ten się wyróżniał, ktoś umiał lepiej bić, tak? Mm. No bo tam walkę to miałeś na każdej przerwie. No tak. Albo później po lekcjach za górką, jak to było z innej klasy, ktoś czy ze starszej klasy, to tam takie były, takie, takie to czasy były, tak? Że mm. wszyscy wychodzili i oglądali na przykład taką walkę za górką, o nas się mówiło. I, i ja tego tak nie brałem pod, ja, 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 dla mnie to było zawsze mało ja brnąłem, brnąłem do przodu ja chciałem mm. sukcesu, ja chciałem więcej więcej, więcej, ja się nie oglądałem o, nawet o w bok, ja, się, ja tylko patrzyłem cały czas do przodu, tak? Ale czułeś, że jesteś stworzony do wielkich rzeczy, że to jest Ta, pewne ja, rzeczy. Ja, ja powiedziałem, ja tak myślałem sobie kiedyś że jak ktoś nie będzie wyższy jak, jak już boksowałem, mm. jak nie będzie wyższy ode mnie to wy, wygram z wszystkimi na świecie takie miałem, takie, <laughs> swoje, takie nie wiem, takie pamiętam mm -hmm. te, te myśli takie moje i, 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 I tak to był. ja pamiętam, tak jak boksowałem z seniorami, to naprawdę, kurde, byłem taki, czułem się, kurde, yy, mówi, przecież, kurde, on jest mojego wzrostu, tak już byłem tam, miałem mm -hmm. 15-16 lat, kurde, przecież on nie może, i taki czasami byłem zawie zawiedzony, że dostałem popysku od tych starszych panów, mm -hmm. ale mówię, kurde, ale ja dam radę, jeszcze dam radę, nie, nie zniechęcało mnie, bardziej mnie to motywowało, tak? Okej. Okay. A masz takie ulubione zdjęcia ze swojej przeszłości, właśnie z tego momentu, jeszcze kiedy byłeś w Polsce? Do tego bo tu też to nie, był taki mam, czas. Nie mam takie zdjęcia z wojska, pamiętam jeszcze, z jak już byłem w Słupsku, mhm. ale tak to mam bardzo. Prawie w ogóle nie mam takich pamiątek. Eee, z, dzisiaj to wszystko można powyciągać, gdzieś tam z tych, tych moich zawodowych, boksowałem, mhm. czy bardzo mało mam bo... zdjęć za, za czasów amatorskich, już w Niemczech nawet. Ja po prostu nie zwracam, ja nawet wszystkich pasów nie mam mistrzowskich. Bo tam gdzieś komuś gdzieś tam dałem na aukcję, komuś gdzieś tam sprezentowałem, a jakieś tam rękawice czy spodenki, mam jeszcze jeden szlafrok tylko swój, którym, którym zostałem mistrzem świata, chyba i rękawice mm -hmm. tam z jakichś dwóch walk, tak to wszystko gdzieś tam, w ogóle mnie to nie interesowało, tak? Nikt ale nie... dzisiaj żałujesz, czy nadal takie rzeczy w ogóle dla ciebie nie mają żadnego, żadnego sentymentu? No pasy leżą w domu, mam tam chyba sześć czy siedem tych pasów, ale... Ale, ale, ale moja żona często idzie do piwnicy, bo jej się kurzą, to do piwnicy mi <śmiennie> <śmiennie> a, a, Ale myślałeś kiedyś o tym, że gdyby nie pomysł Doroty z ucieczką do Niemiec, mógłbyś nie zrobić tak wielkiej kariery? Na 100%. Bo to był jej pomysł, nie? Że to ona chciała... No tak, to był, to był jej pomysł, taki widzimisię powiedzmy, yy, chociaż ona to rzeczywiście wszystko dobrze yy, opisywała, jak to jest, że tu będzie koniec, że to to, nie, że nam... Za... Ale ja, ja, bra... ja musiałem to bardziej przemyśleć, kurde, jak to zrobić i tak dalej, też mm. chciałem, tylko nie tak na łeb na szyję, musiałem się do tego przygotować, musiałem kudeś sprzedać te miliony, kupić mm -hmm. dolary, kupić paszport dla Doroty, kupić bilety lotnicze dla, 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 mm -hmm. dla Michała. I to było takie wszystko. Ja byłem taki bardziej, moim zdaniem, wtedy, może odpowiedzialny, to złe słowo, bo ja nie byłem odpowiedzialny, ale, ale jednak, jednak, gdzieś tam ta odpowiedzialność była, bo, bo jednak, jednak. Y tych Niemczech też musiałem pójść jednak do roboty, na budowę, mm, musiałem tak. i tam, i też jednak w, w, z jedną torbą uciekliśmy i, i ja i pojechałem na Mistrzostwa Europy z pierwszych Zjednoczonych Niemiec, gdzie w no mojej tak, wadze tak. byli sami naprawdę mistrzowie kozacy. i sami no, kozaki, naprawdę, to byli mistrzowie świata olimpijscy, mistrzowie Europy, także to, to była konkurencja, była ciężka, a ja jednak, jednak to no, nie wystarczy być pracowitym. Nie wystarczy mm. być zwaniakiem, to, to do, do tego trzeba coś więcej. No ale też nie, chyba jutro dokładnie minie 36 lat od tego, od tego w ogóle momentu. Ty zaczynasz dostrzegać, że niektóre wspomnienia zaczynają tak, się zacierać? to był 25 tak. kwiecień. Mm -hmm. O kurde. No jesteś, 24, tak, 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 24 kiedy żeśmy się zerwali. Mm -hmm. Tak, no to 30, 36 lat. Widzisz, że już o, niektóre ech. wspomnienia się zacierają? Nie. Czyli cały czas jest to bardzo... Ja, 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 ja mam do, do, dokument, mam dokument filmu, Mam w jednym paluszku. Ja znajwam wszystkie, wszystkie rzeczy, wszystkie po kolei. Nie znam dokładnie dat miesiąca, czy tam który to miesiąc był i tak dalej, ale jeżeli chodzi o lata, to znam wszystkie miejsca, mam wszystko w głowie, wszystko widzę, tak jak powinno być. Każde miejsce, każdą chwilę, każdą jaką rzecz zrobiłem. Nie pamiętam jakichś dupereli takich, czy pamiętasz, że my tam jechaliśmy, do mimo koledzy, to był ja. A co, co wy za rzeczy mi tutaj gadacie? Tego nie, takich głupich <laughs> rzeczy nie pamiętam, ale... No to miałeś bardzo ale, dużo ale, przeżyć. No właśnie, to, to wszystko takie samo jest w sumie, A miałeś, bo też w tamtym okresie te wszystkie kamery, które nagrywały na VHS, miałeś coś takiego? Masz takie nagrania, których nigdy nikt jeszcze nie widział, czy... Rzeczy, bo w... nie, nie wiem, w ogóle mnie to nigdy nie rysowało. Ja nigdy mm. nie nagrywałem, ja nigdy nie robiłem zdjęć. Bo to, to tamte bardzo jeżeli, kolorowe czasy. Jeżeli ktoś mi gdzieś tam coś robi, to może gdzieś jeszcze może to być. Wiem, że mam. To, to, to Dorota mi przegrała parę takich kasy, które jeszcze nawet nie odgrzebywałem gdzieś tam z takich pierwszych lopów naszych. Jakiś tam jakiś tego, ale, ale tam bardzo mało tego. Znaczy, znaczy mam, mam mm -hmm. to, nie wiem, co tam jest, o tak. Okej, okay, no bo też w lipcu 1988 roku dostałeś już niebie, niemiecki obywatelstwo, w ogóle bardzo szybko, bo to końcówka szybko, kwietnia, no, no a, a to już lipiec. A, a to też, nawet nie wiem, w lipcu, tak? Tak, tak, tak. Pierwsza duża kasa to był sierpień 91 rok, bo za podpisanie kontraktu dostaje 150 tysięcy marek, a później 10 bądź 15 tysięcy marek miesięcznie. Ale też powiedziałeś, że gangsterka cię chciała, bo byłeś bardzo mocny na ulicy. Jakbyś nie zarabiał w boksie, to nadawałbyś się do gangsterki. Jak wyglądał ten twój świat przed tym momentem podpisania kontraktu zawodowego? Ale nie, nie, to ja mówię o tych czasach jeszcze w Polsce gangsterki. Okej, okay, czyli to tak wcześnie. Tak, no znaczy, ja byłem bardzo podatny, taki, mm -hmm. bo ja tam, tam chodziłem się, mijaliśmy z tymi wszystkimi. Tam, ja, ich, ja ich oni mnie znali, ja nie wiedziałem, kto tam jest. Wiedziałem, że to są chłopaki z miasta i tak dalej, ale do mnie się tam nikt nie czepiał. Mm -hmm. wiedzieli, że Michał Czeski boksuje, mistrz Polski junioru mm. Spartakiady, mistrz Polski młodzieżowy, mistrz tak. Polski seniorów, to, to jeszcze wtedy byłem tak w, w, w Słupsku, w Gdańsku, no to oni znali mnie, wiedzieli, kto to jest i tak sobie w drogę nie wchodziliśmy, ale ja, jeżeli bym... I, i, nie był dalej tak, nie miał tej chęci wygrywania, czy boksowania, czy z, z, gdybym nie zarabiał tak dużych pieniędzy, jak zarabiałem mhm. w subsku, to pewnie może bym też poszedł. Byłem podatny na to, że pójść w miasto, bo był silny, sprawny chłopak, także takich tam było potrzeba wtedy. No i też lubiłeś zabawę. Ach, no, no tak, tylko nie taką zabawę, jak oni lubili. A jaką zabawę Lubisz? Znaczy, ja, ja byłem, ja, nie, to znaczy, no nie, to znaczy, to ja byłem troszeczkę inny w tej zabawie. Ja, mhm. ja byłem raczej trochę inny w tej zabawie, ja byłem, ja miałem trochę za dobre serce też. Czyli oni się bardziej brutalnie bawili. Słucham? Bardziej, bardziej brutalnie mi... się tak, bawili? Tak, tak, ja pamiętam takie rzeczy też były, gdzie, gdzie byłem też już yy, jeszcze, już później, jak już wróciłem z, z Niemiec, to, to tam się poznałem z tą całą gangsterką i tak mm -hmm. dalej, tam poznaliśmy się, to, to też tam dziewczyny coś tam szarpali, tego to ja tam się wstawiałem, Wie, kurde, kurde, tego tam się, tam się buntowałem i z sukcesem mm. też. Ale po prostu nie pozwalałem na takie rzeczy. Nie będę tu szczegółów opowiadał, ale były tam parę takich sytuacji, gdzie gdzie takie sprawy, takie były brzydkie brzydkie rzeczy się działy. No bo to chyba z czasy Nikosia, ale to mówię tak, zbyło, to, to Tak, 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 tak. Poznaliście się? Tak. I jak wspominasz? On dla mnie bardzo, on był bardzo dla mnie miły. Nikoś był fajny facet, on był bardzo dla mnie miły, taki szanował mnie i szanował ten sukces. Ja byłem wtedy też, jakiego zastrzelili w, te, w, tym, w tym klubie. Do noc. Ja tylko, że musiałem wyjechać to do, Los, do Los Angeles, na, na, wyjeżdżałem, musiałem tam się w O trzeci, czy o czwartej z, z, zwinąłem się stamtąd z tego lokalu. Wow. Tak, tak, tak. Oh. Ja byłem z nim, on, on, bardzo, on bardzo, bardzo, dla mnie był bardzo miły, bardzo sympatyczny. Nie widziałem, bo ja nie widziałem, jak ja byłem, to mówili, to ja tam śpiewałem, mm -hmm. wygłupialiśmy się, ja robiliśmy. Wiadomo, były też dziewczyny i tak dalej, ale, ale to nie było tam, przy mnie nie było jakiejś, jakiś rozmowy, jakiś, Aniach, o jakichś narotykach, o jakichś haraczach, oni przy mnie na takie tematy, przy mnie nie było takich rozmów. No zupełnie naturalne raczej nawet. Tak, nawet... no to oni słuchali co ja mówię, ta, tam czasami się pytałem, ale nie było w ogóle, nie byłem przy takich tematach, jakichś gangsterki czy czegoś, czy, czy pamiętam tylko kiedyś raz, yy, jak byłem z nimi w jakiejś tam dyskotece, takim tam to próbie pół, pół dyskoteka, pół, pół agencja, i pamiętam, że on zabrał wtedy chłopaków, zebrał chłopaków zapaśników, żeby mieli kogoś tam gdzieś skręcić. Dał im, i, tam, I ja siedziałem, tam się bawiłem, a oni później przyjechali, przywieźli chyba sto koła papiera, Nikoś każdemu da po piątce. A to byli, czy jeszcze, jako nie wiem czy oni byli sportowcami, czy mm -hmm. nie pamiętam. I chłopaki zadowoleni, Nikoś zadowolony. To tak pamiętam, taka, taka sytuacja, co mi tak yy, w pamięci została. A jak oglądałeś film o Nikosiu, to widziałeś tam dużo jego, czy raczej. Nie, zrobili z Nikosia e, Pijaka i Narkomana. Nikoś taki nie był. On nie był taki. On miał, on miał wszystko poukładane i, i Nikoś był taką szarą minęcą On tam dużo, dużo nie robił, e, e, ale mnie strasznie ujął, kiedy siedzimy na imprezie, bawimy się dziewczyny. Tutaj imprezy się rozkręcają i. Ty chodź, chodź, chodź ze mną do, do miasta, nie? A wie, Nikoś, gdzie teraz, kurde, poważnie. chodź, kurde, chcę się z tobą pokazać. O, kurwa, mm -hmm. Nikoś, dobra, to jedziemy. <laughs> jedziemy do jednego kantoru, chodzimy, a mm -hmm. Nikoś, widzisz? Cześć, 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 Darek. Do drugiego, do trzeciego. A wie, chodź już, idziemy na tą imprezę. No dobra, i tak, taka szczerowinka była, ale taki był, miał poukładane wszystko, Miał tak poukładanych wszystkich, że to naprawdę aż, aż, aż było, my kiedyś wchodzimy do Mariotu i na, do, do piekiełka, i ja patrzę, ja mówię, o nie, co Nikoś, nie ma miejsca. nie. A ja patrzę a tam ludzi wyciągają z tej Loży, kurde. Spokojnie, mówi, zaraz będzie. I ja mówię, ja wie mi wstyd? Bo ja, ja nie wierzę, kurwa, ja nie byłem tak. Ja, ja, ja... To mi nie, 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 nie wchodziło w ogóle w głowę, nie? Mm -hmm. żeby coś takiego można robić. Kurwa. Ja mówię, co nie go. A ja mówię, ja pierdziel jak ja mam tu teraz siedzieć w tym stole. Wstyd mi po prostu było tak, nie? Kiedyś były właśnie takie Ale czasy. to była wola Amerykanka centralnie, tak. jak, jak chcieli, nie? Jak tak. nie pamiętam, jechaliśmy tam kiedyś samolotem, się przemieszczaliśmy skądś do końca, a my byliśmy się, w siedmiu napakowani w tym mówili: O kurde, policja. Oni tamci światełkami, ci światełkami. Ja pierdzielę, nawet widziałem, że coś takiego może być, nie? Hmm. Tak, to, były, to był naprawdę ciekawy e, świat. Ale pamiętasz taki pierwszy moment, kiedy poczułeś się naprawdę popularny? Pierwszy raz się poczułem popularny, jak wymienili moje nazwisko w meczu juniorów Gdańsk, z, chyba z kimś tam, i w, napisali skład stoczniowca Dar D. Michalczewski. To latałem z tą gazetą po babciach, po ciociach. Byłem tak szczęśliwy, mhm. wtedy się poczułem, że jestem popularny. Ale takie, taka szalona popularność to... Ona... Nie, nie, nie ma, bo ja byłem od początku już, a mi się wydawało, jak byłem, z... ja zostałem jeszcze ropy Amatorów, to siedziałem w domu, mhm. dostałem tam zamiast, myślałem, że to jest 20 tysięcy, oni mi dali 2 tysiące, ja się pomyliłem jak czytałem ten czek, yy, balowałem z nimi, byłem dla nich miły i tak dalej, tych tam oficjeli... I kurde, i, i siedzę w tym domu, nagle słyszę 100 lat, 100 lat, mieszkam na siódmym piętrze chyba. Mhm. A to ta Polonia z Niemcami, z Turkami, z flagami, przed tym moim tym wieżowcem mhm. tam w piaskownicy tam gdzieś stoją i wszyscy zaczęli śpiewać. ja mówię, ja, a Dorota mówi Darek, i zobacz. A ja, mówię, ja patrzę, ja, ja pierdziele, rzeczywiście to się stało, kurde. To, to, to są, nie są jaja, nie? Ja mówię, mhm. Kurka wodna. I wtedy tak, to tak zaczęło powoli do mnie dochodzić. Później jak już jak siedziałem. Też parę dni później w tym domu już też załamany, że te dwa kołatko dostałem. To zadzwonił do mnie Peter, Peter Hanrac i hmm. mówi. Darek, przyjeżdżaj do mnie, jest tu menadżer z Hamburga, podpiszesz kontrakt zawodowy, a ja chciałem na Olimpiady jechać. chciałem na mieć świata na Olimpiadę. Bo to zaraz były w tym samym roku bo tak świata i rok później była Olimpiada, Mój kolega mnie po pojechał na, na Stoś Świata, nie na Olimpiady, został mieszczę Świata i olimpijski. Teraz ten mają. Tylko nie został nigdy mistrzem świata zawodowców. Ale myślę, że zrobiłem wszystko dobrze. Ale, ale, ale no to, to, to były właśnie takie, takie te rzeczy, co, ja, co było, nawet już nie, nie zwracałem uwagi, bo ja tak zapierdzielając chciałem tą szansę wykorzystać. Mm -hmm. I nawet się nie, nie, nie zwracałem uwagi, czy jestem popularny, czy w ogóle nie, nie, nie wchodziło mi, ja, ja, się, ja się kładłem z myślą o walce. Ja się kładłem spać z myślą mm. o walce i stawałem z myślą o walce. Jak mi się w ciągu 10 minut, w ciągu dnia, 15 udało zapomnieć o walce, to był sukces. Ja tak żyłem, ja byłem tak żądny tego sukcesu. Mm. Yy, tylko, że ja też kochałem ludzi. Ja się lubiłem. Mm. Dla mnie to było taką nagrodą. Nagrodą po, po drugim treningu było zawsze, jak się gdzieś z jakichś z najlepszych restauracjach w, w, w Hamburgu. I. i... Ja nie mogłem jeść, bo musiałem robić wagę. Nie mogłem mm -hmm. pić, no bo, bo, bo byłem sportowcem, tak? To mi dawali tam kawałeczek trochę wina, że muszę mógł powąchać tego czerwonego, powiedzmy, żebym do towarzystwa. Mm -hmm. I siedziałem i gadałem z nim. To trwało może dwie godziny i tak dalej. Ja już byłem o 18.00 pierwszy w restauracji, bo ja musiałem szybko, jako pierwszy trenowałem po południu i byłem jak już o 18.00, jak otwierali restaurację, to byłem w restauracji. No i przychodzili wszyscy tam znajomi od, od artystów, polityków, yy, piosenkarzy, aktorów, Gangsterów przychodzili do no i pogadaliśmy chwilę i tego i się, ja się zrywałem. A dla mnie było to taką nagrodą za cały dzień. Ja czasami jechałem, ja jeźdź, codziennie codziennie mm -hmm. pięć razy w tygodniu jeździłem. Yy, 40 minut miałem os, o, od siebie z domu do centrum. Mm. Także ale, ale było to, opłacało mi się to. No dobra, ale jednak wiesz, że popularność w pewnym momencie, bo Nabywasz ją i ona zmienia często ludzi, że stajesz się kimś innym, uzewnętrznie też kasa ci to daje, kasa po prostu daje ci, że wyzwala z ciebie po prostu rzeczy, że wiesz, że możesz, że widzisz, że przyciągasz innych ludzi. Miałeś taki moment takiego, zmieniło się? że widzisz, że korzystasz z życia, że na przykład, no, no samo opowiadałeś o zdradach i tak dalej, widzisz, że chcesz sobie na więcej pozwolić. Nie, nie, to było, to, to było, to było takie, to było tak, tak automatycznie, naturalnie do mnie to do, docierało, czy mnie to mhm. dotykało, że ja nawet się nad tym nie zastanawiałem. No to jak to wyglądało? No tak to wyglądało, że na przykład przed walką sobie w, 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 miałem tam... Pięć tygodni do walki, to sobie chodziłem, na przykład chodziłem sobie, musiałem w niedzielę nie było treningu, a ja robiłem wagę. Musiałem mhm. do sauny No to brałem sobie w burdelu mojego kolegi, serdecznego przyjaciela, on był właścicielem. Ja wiedziałem: to weź mi sałenko, otwórz tam w kudę u was i tak dalej, bo tam basen jest sałenka, jakieś rybki ci wpuścić, a ja mówię, no weź dwie, wpuść, mówię, nie. I, i, i on mi tam wpuszczał, to ja tam się działy, tam pomasowałem je trochę tego, bo to ja już nie miałem głowy do dupy. Bo, bo hmm. nawet nie było ochoty, bo to człowiek nawet nie miał koncentracji i tak dalej, ale to tak, tak mnie rozluźniało trochę, no. no. Ale czekaj, bo dochodziło no. kiedyś do ciebie na pewno, że myślałeś sobie, czy ja na pewno robię dobrze, no bo były na pewno ale takie Ale ja byłem takim egocentrykiem, bo nie, egoistą nie byłem, ale byłem takim, ja chciałem, ja, ja, ja wiedziałem, że ja robię to dobrze, że to jest zajebiście, że jak się rozluźnię, rozluźnię od, odpocznę i tak dalej, zapomnę chwilę, ja, ja robiłem, sam znałem siebie najlepiej, mm -hmm. nikt mi nie znał tak, nikt mnie nie zna tak, tak dobrze, jak ja znam siebie I, i no tak sobie pomagałem po prostu, tak. Nie mogłeś, kurde, pić, nie mogłeś, nie mogłeś jeść, to chociaż sobie popatrzysz, kurde, wie, chociaż mm -hmm. musiałem i tak się wysaunować, bo żeby wagę trochę zgubić. No to było takie, takie, kurde, się powiedział, ale, ale to było zawodostwo. No, znaczy, rozumiem, o co ci chodzi w tym, w tym całym, w tym co powiedziałeś, bo... Można pomyśleć, że robiłeś to po to, żeby być jeszcze lepszym sportowcem. Wygrać mecz. Dokładnie. No bo tak często byli moi koledzy, przychodzili mi tren, że ten jeden przegrał, drugi tam gdzieś przegrał. Tren, że trenowałem. Teraz mówię, to kurwa nie trenu i masz wygrywać. No tak, mówiłeś o tych y, królach sparingów, że no na sparingach, no sparingach cielali, ale tak naprawdę nie A mogli sobie tego, tak. ja, tego udowodnić. później tak. Ale. Cytuję. Kiedyś byłem uzależniony od kobiet. Basia jest pierwszą kobietą, której nie zdradziłem. Że, wiem, że niewierność jest brzydka, ale kiedyś byłem głupi i prymitywny. Miewałem cztery narzeczone naraz, to było modne i cool. Mieszkałem w Hamburgu, byłem mistrzem świata i myślałem, że wszystko mi wolno. Jak myślisz, kiedy w ogóle do ciebie tak doszło, że no to zdradzanie to jednak nie jest fajne? <laughs> <laughs> Damy <zbliżę> na minę. <laughs> Jak się zestarzałem. No, a, a czekaj, a kiedy się zestarzałeś? Niedawno. <laughs> Nie, no, kurde, to jest tak trochę. Ja mówię, ta, staru, ta starówka mi trochę dopadła, kurde. No i ja kiedy no, muszę się przyznać, no, tak jak zacząłem być z Basią. Nie, no co ty? Nie, no. Ee, oh. Są, są rzeczy, o których, o których, o których w sumie e, nie chcę mówić o tak. Ale to kiedy zaczynałeś być spokojniejszy? Bo już mi nie chodzi o ja to zdradzanie. Od tylko... niedawna, od niedawna. Ja myślę, że to jest może dziś, może z dwa lata, tam o trzy lata, tam cztery może, może dziś tak. Czyli po pięćdziesiątce no, Po pięćdziesiątce, tak. I jak się z tym czujesz? Bo to też jest duża zmiana w życiu człowieka. Tak, tak. Jest, trochę tak jestem, kurde, e, niedobrze się czuję. Niedobrze się z tym czuję, ale mimo wszystko z drugiej strony... To doświadczenie mówi mi, kurde, no stary, no w końcu już jest ten czas. Yy, no w końcu, kurde, ale wie to ja, ale ja, ja do siebie z sobą sam, sam z sobą pyskuję, ale mm -hmm. nie pierdol, no przecież tak nie może być, no przecież jest jeszcze to jeszcze ale, ale z drugiej strony, no tak, ale już patrzysz, masz 56, zobacz jak ludzie w 56 wyglądają, zobacz jak ten, a ty przecież codziennie trenujesz, dwa razy dziennie trenujesz. I znowu się kłócę z sobą, ale, ale no tak, ale już nie mogę, już mnie bolą mm -hmm. ręce, już mnie barki i tak cały czas mam gadkę między sobą, teraz przepychanki takie, tak? To musi być Nie wiem, czy, nie tak, wiem, czy tak, rozumiesz. Tak, tak, to jest takie, bo... kurde, sam z sobą walczę i kurde, wstaję rano. a dzisiaj nie muszę przestać. ale powiem, że odzwonię, że tak, ale podzwonię, powiem, że nie idę na trening. Mm -hmm. Ale mówię, kurde, jesteś miękka faja, idziesz na trening i koniec. I mam takie wewnętrzne cały czas walki. Nie? Mm -hmm. Czyli walczysz sam coraz, ze sobą, o swoją mrodość. Tak jest. Nie, nie mam kompleksów. Mm -hmm. Żeby nie było. Nie mam kompleksów i tak dalej. Ważne, żeby u mnie brzuch nie wystawiał za klatę. To jest dla mnie najważniejsze, ale, ale jednak mimo wszystko, e, jak trenuję, to się lepiej czuję. I też, i też e, z tym alkoholem uważam, bo ja to mam mm. trzy walki dziennie. Trzy razy spotykam kogoś, co się ze mną chce napić, tak? <laughs> I jednak, jednak też trochę odpuściłem z tym, mm -hmm. że, że jednak jednak muszę. Uważam po prostu tak. A alkohol kiedyś Kon... był u Ciebie problemem? Nie, bardzo lubiłem. Mi się wydaje, że nie, że nie mm. byłem jakiś tam uzależniony, ale, ale tak jak mówię, jak masz. Jak masz y, ja nie, ja nie mam umiaru, nie mm. mam kultury w piciu. Robię to wszystko, jakby to był jeden, ostatni dzień w życiu, i to jest tragiczne mm. dla mnie. No, to jest niebezpieczne. I później jak się zaczyna już dłużej chorować, a kat się zaczyna od 13 dopiero czy od 15, to też serce, to też jest na pewno niezdrowe. A mam jeszcze małe dzieci. Córkę ma, córka ma 9 lat, daruś ma 15. Mm. Też by człowiek chciał przeżyć chociaż dożyć do jej ślubu. I tak takie, takie myśli już takie, przepraszam bardzo, ale, ale już takie myśli mi dochodzą, tak nigdy w życiu nie myślałem, powiedzmy, o, tak, o takich, takich myśli nigdy nie miałem. Ale czujesz się, żałujesz, że dopiero teraz? Czy... Yy, nic nie żałuję. No ja wiem, że niczego nie żałujesz, ale myślę, że wiesz o, o co mi chodzi. Ja czy... wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem... Yy. To jest ciekawe, Ja, myśl, to, ja bo, myślę, że bo i bo tak Bo to jest. Tu walczysz ja, z całego Ja wiem, ale ja wiem, ale ale i tak mi się wydaje, że robię dużo. Ja wożę dzieci do szkoły, ja, wolę, ja wożę na treningi, ja wożę na, na nelkę na śpiewanie, na jakieś tam. na tańce. Na, jestem naprawdę aktywnie, biorę udział mhm. w ich życiu. Y, też, też często mam taki hamulec, że, że muszę rano wstać, że muszę rano być przytomny, że muszę dzieci wziąć do przedszkola, że muszę. Y, do, do szkoły, mhm. przepraszam, musi ciągle nelka w przedszkolu, karze. A ona już jest dwa lata w szkole ale w każdym bądź razie to są takie rzeczy z których jestem szczęśliwy o tak mm -hmm. Spełniasz się po prostu spełniam się bo to trochę zaniedbałem z moimi dwoma synami mm -hmm. tymi starszymi bo to było wtedy cicho bo tata śpić cicho, bo tata je niż świata i tak dalej zostawcie go tak do. ja wszystko, wszystko było mnie robione tak no ta, ta wasza relacja a basia mnie trochę tak przy... jakim jesteś myślę świata ty byłeś kiedyś myślę świata Yy, kasę zarabiałeś gdzieś, teraz to my zarabiamy razem kasę. A ty, co wiesz, basie mhm. 15 lat po ślubie teraz było, 12 yy, kwietnia, także rzeczywiście, Basie, jest moim wspólnikiem, można powiedzieć. To Am. nie jest tak, że ja wszystko zarobiłem, bo to, ich, bo to moich dzieci nie interesuje, że ja byłem szczęśliwym. Kiedyś to. Kiedyś byłem już. Mhm. Mam do ciebie prośbę. Jeżeli słuchasz tego podcastu, a nie wystawiłeś mi jeszcze oceny na platformie Spotify, to zrób to teraz. Zajmie ci to maksymalnie dwie sekundy, a możesz cały czas słuchać naszej rozmowy w tle. Ale to czekaj, Basia ma dzisiaj. No bo jednak utrzymała cię najdłużej. Tak. Jest... Wygrała mecz. On, on, ona na pewno, ale, ale teraz pytanie jest takie, dlaczego? Dlaczego akurat ona miała takie cechy, które pozwoliły po prostu jej zatrzymać ciebie i wytłumaczyć tobie niektóre Twoje zachowania i ułożyć ciebie w takim segmencie domowym, że właśnie spełniasz się jako tata, który zawozi dzieci do przedszkola? Co ona miała w sobie takiego, że. Ja myślę, że przede wszystkim była bardzo wytrzymała. Mhm. Ech a po drugie ją bardzo kocham też, chyba największa moja miłość, na, mm. na pewno, myślę no razem z Nelką i z Darusiem <śmiech> <śmiech> e, także, ale no tak można powiedzieć, no e, ale też, też nie wiem dlaczego, bo ona kurde wcale nie była dla mnie, nie cukrowała ani była taka słodziutka i tak dalej, miałem ty, ty, uparta koza, taka jak najbardziej z wszystkich moich kobiet, kurde takiego parczucha nie widziałem jeszcze, ale ale no gdzieś coś sobie miała, tą pewnie mądrość taką, nie wiem, mm. z, on się wziął, potrafiłam je gdzieś nie owinąć, bo nie, nie, nie się nie owinia, ale tak se da, dała se ze mną super rada. Ale też musiała chyba dużo wytrzymać. No, myślę, że tutaj mam taką, taki, taki trochę żal do siebie, bo to, bo to dałem, tutaj w tym akurat związku dałem najwięcej dupy, można powiedzieć. Naprawdę? Tak. To jest wytrzymała potężnie, mm. patrząc na ten cały segment. Tak, tylko ta była niewiedza, tam mm. nie wiedzieli. A tutaj, tutaj jest y, uprzejmie donoszę, uprzejmie, uprzejmie donoszę najlepsze koleżanki, najlepsi koledzy, mm -hmm. najlepsi znajomi, nawet moi znajomi uprzejmie donosili. Także, także to trochę te życie się zmieniło, tak, a tym bardziej, że jest też internet, to tamto mm -hmm. i się, jest to przykre dla mnie, ale, ale, no, ale to tam, gdzie drzewo, robią wióry, wióry, lecą, tak, trzeba konsekwencje... Y Ponosić za to. A pamiętasz najcięższy medialny wpierdol, który dostałeś? Nie interesuje mnie to w ogóle. W ogóle, mnie, no. w ogóle, w ogóle nie ruszam jakieś medialne. Yy, w ogóle mnie, czy jakieś hejtowanie. Mm -hmm. W ogóle mnie nie rusza. Dla mnie może hejt paść. Jak, jak każdy chce, może jak ile chce. No tak, nie. ty u Mateusza Borka trochę o tym mówiłeś, że tak naprawdę ty masz taką sytuację, że wiadomo, że nikt ci nie powie, ale gdzieś tam twoim bliskim i, te, i tak dalej. No to że, jest, że... To, na to, na to, to, mnie, to mi może trochę boli, bo oczywiście odpornili się oni już wszyscy tymi takimi tam skandalikami, że, że, że to coś tam może być. No tak, to, to też jest coś takiego, co da się, da się jednak oswoić w sobie, no ale... Jakby... A, ja ja, ja, się, ja myślałem, żeby kurde, że jak pisali, to żeby nazwiska nie przekręcali. <laughs> No tak, to, to, to jest jakieś rozwiązanie, ale jednak też wiesz, że tam był taki moment, że natężenia było tego masa. Jak ja sobie próbowałem zrobić cały research tego wszystkiego, to z szmatławców to można by było by naprawdę zrobić kilka dobrych książek. No tak, ale to dla mnie w ogóle to, jest... Ja wiem, kim ja jestem. Mhm. Znam też wiem, jakie błędy popełniłem, wiem, ile dobrych rzeczy zrobiłem i robię mhm. jakiś tam, wiadomo, że człowiek jak, nie popełnia, błędów, jak to człowiek nie popełnia błędów, to znaczy, że nic nie robi, tak? No tak, no to, to tak, ale powiedzieć, że najgłupszą rzeczą w życiu nie jest to, że po pijaku jechałeś samochodem i uciekłeś z miejsca wypadku, to zastanawiało mnie, co to jest najgłupszego w twojej skali, co zrobiłeś. No nie, nie było jakichś takich rzeczy, co coś, że z źle... Z... Najdru najgłupszą rzeczą było, co mogłem zrobić, że się drugi raz a, to z pierwszą żoną. Słucham, to, to był bardzo ba... drogie tak. to było. To było bardzo no, drogie, tak. Baje, ale, ale, a... ale kocham twoją wypowiedź w jednym z wywiadów, jak mówisz o tym, że wziąłeś ten ślub drugi raz i mówisz, że noc poślubną spędziłeś już z Patrycją. Nie, nie z Patrycją, to była Kinga. A, a okej, okay. ale to w wywiadzie, w wywiadzie na pewno było, że Patrycja. Patry to pomyłka. To była Kinga, taka moja miłość, którą poznałem na swojej na swoje, na swoje, na walce, pierwszej walce mistrza Świata. Jesteś chyba premierę, będziesz miał teraz z tym. Tak, bo tego na pewno się nie. To nie jest, wie. E, tak, Kinga, dos, e, podpisałem kontrakt. E, Zostajemy szne świata i Kinga na tych imprezie e, w uniwersum, bo, w naszym gymie przyszła do mnie i, 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 i pocał pocałowa pocałowała mnie pięknie boksowałeś tak dalej. I ja, ja kurde spojrzałem na nie, mówię. Ty wiesz, weź od niej numer, 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 numer telefonu, bo ja tam z innymi mhm. ludźmi gratowali ja Numer telefon numer telefonu od niej, No i któregoś później przyjechałem tam skądś tam i zadzwoniłem. Do I tak żeśmy się, e, takie, takie podwójne życie prowadziłem. Ja nie jestem z tego mhm. dumny, ja to mówię tak, żeby to było, to po prostu ja wiem, że to jest, ja to wtedy tak przeżywałem. Dzisiaj na to patrzę inaczej, ja się nie przepraszam. Mhm. Ja się to nie przepraszam nikomu i tak dalej. Tylko wtedy dla mnie było coś nowego, tyle w brzuchu miałem i tak dalej. To było znowu coś nowego. I, i, i sub, super chwilę przeżyłem. I jak długo żyłeś w takim podwójnym życiu? Z 5 lat. Ło taki i. nawet prasa nie pisała w Hamburgu nic, ani Bill i tu nie pisał, łodzi wszyscy wiedzieli. Mm, no bo ty się to się przecież. To był sukces, tak, tak. Także to był sukces, że o mnie nikt nic nigdy nie napisał. Nawet ani Kinga nie była nigdzie, ani w żadnej gazecie, ani w żadnej, żadnej ani artykułu. Chociaż byliśmy często w tych samych restauracjach, gdzie. Mm. gdzie także to był też. Taki ciężka sprawa wtedy. No bo, wiesz, co mnie też zastanawiały, twoje wszystkie sukcesy, a dodatkowo pogodzenie tego psychicznie, co się działo. No bo działo się dużo. Ale mi to to... Widocz... mnie to widocznie yy, dawało powera. Ja, ja nie wiem, ja nie, ja nie wiem. Nie, Ale nic. zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że tak dużo rzeczy się działo, a ty nadal potrafiłeś skupić się na pracy. Nie. Zobacz, jak często inni zawodnicy ja rozmawiam z piłkarzami i mówią o tym, że coś się dzieje w domu, że nie potrafią zagrać dobrego meczu, że to ich rozjeżdża Ale my było wszystko poukładane. W domu miałem poukładane, u, u mhm. Kingi miałem poukładane. Było zajebiście. Wielka miłość, wielka mhm. i tak samo z swoją żoną i z dziećmi. Okej, okay. a, a, a tam w domu była taka, było cicho przyzwolenie? Mm. Czy w ogóle Dorota nie miała pojęcia, że to się dzieje obok? Nie miała pojęcia. Tak mi się wydaje. Było mm. fajnie, było wszystko dobrze. Ja miałem naprawdę wszystko zawsze w domu. Dzieci było garnięte, było wszystko super. Mieliśmy piękny dom, piękna. Tam mm. się chodziłem tak, na, żeby naładować baterie. Na miłość. Na miłość, tak. Ale chyba taka naj... Ale ja Dorotę też kochałem. Czyli można kochać dwie osoby naraz? Pewnie, że tak. Ale to z dorotą to jest chyba twoja najdłuższa i najdroższa walka w życiu. Nie, dlaczego najdłuższa? No bo jednak ta medialna przepychanka trwała, trwała i Ale trwała. Ale to nawet tak, tak, ja myślę, że ani Dorota, ani, ani ja tego nie mówiliśmy, myślę, że bardziej, bardziej to mówi w, w, prasa rozmówiła. No nie, rozmówiła. no proszę cię, no Dorota bardzo dużo mówiła. nawet. Ale przecież... w ogóle nie mówiła, powiedz mi komu ona mówiła, jeżeli mówili, na pewno ona nikomu nie mówiła, bo ona się nie odzywa w prasie i nie mówi, nie, 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 że... Bo, bo ja mówię do tego 2007, 2008 roku. Ona no... się nie w ogóle. Nie, no, to nawet twój syn przecież udzielił wywiadu. A to sen co innego, no ale Dorota, Dorota też wcześniej a syn Ale udzieliła wywiadu? Tak, znaczy dała komentarz, bo udzieliła wywiadu, to jest dużo dużo powiedziane, mogę to znaleźć, nie ma żadnego problemu. Więc ja dlatego tak kojarzyłem, to po prostu z tym, że to, Aż była, dość to, że to po prostu była taka długa walka, i często mówiłeś po prostu o tym, że to był bardzo i to bardzo drogi rozwód. No bo. Mówiłeś o tym, No tak, że... ja wtedy daje, jeszcze buksowałem, ja daję wszystko, co, 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 co było, ja po prostu zostawiłem dom, zostawiłem samochody, zostawiłem konto i wyprowadziłem się. Czyli tak jak przyjechałeś z jedną torbą... Tak jest, tak się wyprowadziłem, tak się od Doroty wyprowadziłem. Ale pamiętasz, bo t... o to chciałbym ci na pewno zapytać, co czujesz, jak czytasz sobie wywiad w Super Expressie ze swoim najstarszym synem? Miałeś takie, że czułeś, że, że to jest... nie tak powinno być? Ale o czym? Nie wiem, jaki wywiad. No on powiedział, że... Zgodził się na wywiad, bo że ojciec wobec naszej mamy nie jest w porządku. I, a ty powiedziałeś, że Dorota robi wszystko, żeby skłócić się z cenami, i nie potrafi, cię, nie potrafi pogodzić się z tym, że masz nową żonę i że jesteś szczęśliwy. Tam chodziło o to, że po prostu ty ją dyskredytowałeś, bo ona cały czas jakby mówiła o tych pieniądzach, alimentach i tak dalej, i tak dalej. Ten wątek pieniędzy między wami to się ciągnął do samego końca, gdzieś tak właśnie do 2008 roku. No tak, gdzie rzeczywiście było, tak, 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 bo ja wtedy jeszcze musiałem ją, tak, tak, jeszcze zabrałem mi wtedy tam parę nieruchomości, tak, tak, bo ja chciałem to wyprostować do, 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 do dla Basi. Mm -hmm. No bo w ogóle to chyba, rzeczywiście tak, 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 Bo w ogóle chyba ten 2009 rok to był taki moment, gdzie już byłeś po karierze, on, takim był, to było takie bardzo szarpane, potem pozwałeś spółkę, która robiła napoje energetyczne, ta kasa... Kasa do ciebie, potężna kasa do ciebie wróciła i to też mocno chyba postawiło cię na nogi. Tak ja sobie to wizualizowałem i zastanawiałem się na ile też to było tak, że ten energetyk był strzałem w dziesiątkę w twoim wykonaniu. No tak, ten, ten energetyk powstał w 2003 roku. Nie? Mm -hmm. to, to, to było, to kupę lat wcześniej jeszcze. Tak, 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 no ale tam był konflikt między wami. Tak był pewnym... konflikt, tak, tak, który no w sumie, no taki konflikt, który w sumie to facet sobie ten, 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 ten mój... Ten odbiorca licencyjny sobie mm -hmm. tam sam wymyślił to tak. Znaczy, bo on chyba chciał po prostu chciał zabrać no właśnie, tak, 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 że potem był Black Energy, i tak dalej, tak, tak. E, i tak e, dalej. Ale jak już byliśmy przy, przy dzieciach, bo ja pamiętam, jak czytałem, że oni traktowali cię jak idola, też traktowali cię jak kumpla równocześnie. Ty waszą relację traktujesz jako taką porażkę, z której dzisiaj się dużo nauczyłeś, patrząc na to nawet jak dzisiaj już w naszej rozmowie opowiadasz o swoich dzieciach, tych młodszych. To znaczy, ja myślę, że na pewno nie poświęca, nie robiłem nic specjalnie dla nich. Mhm. Wszystko było takie, powiedzmy, kto idzie ze mną, bo ja miałem dużo zajęć, czy to, było, czy to była piłka nożna, czy to był tenis, czy to było pływanie, czy to było gdzieś jakieś występy, tam jakieś premiery i tak dalej różnych, to, to zawsze mówiłem, kto idzie ze mną. Nie robiłem nic, nic mhm. mało rzeczy robiłem pod nich specjalnie, tak jak to robię tutaj z Nelką, że Chociaż też uczyłem ich na rowerze jeździć, na, 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 na rolkach, na tym, na tamtym. Też takie rzeczy robiłem z nimi, ale było tego dużo mniej. Po ale... prostu nie, nie, ja nie miałem czasu. Ja byłem raz, że pochłonięty sukcesem, a drugie mm -hmm. to moje w, w, w miłości, tak? No tak, no. sam no samo ty mówisz, że z jednej strony wiesz, że nie byłoby tych sukcesów, gdybyś nie wychodził na miasto, gdybyś po prostu nie był też z e, sobą, ale traktujesz to, to moja, tą relację jakkolwiek jako porażkę, bo chyba to być, nie macie za bardzo kontaktu. Nie mamy kontaktu. Szkoda, że nie mamy kontaktu, bo to są takie... To jest, do, na szczęście oni są tak dojrzali, tak, tak fajnie wychowani moim zdaniem przez swoją mamę, bo mnie mm. tam nie, Że mają kontakt, dobry z rodzeństwem swoim. Tak. E, to I to jest dla mnie takie bardzo, bardzo, bardzo fajne, o tak. Jestem, to, to jestem z nich dumny, można powiedzieć, o tak. Próbowałeś reanimować taką relację? Bo nie, to ja, myślę, ja myślę, że szkoda mi każdego dnia... I, i, I myślę, że szkoda mi ich, że nie mają kontaktu z takim zajebistym kur, ojcem. Skromnie. To, tak, to było tak w przenośni no powiedziane, ja tak? No Jesteś dziadkiem. A, ale no jestem dziadkiem, tak, ale, mamy, ale mamy, mamy naprawdę. Byśmy mieli mieć zajebiście. My moi takie fajne życie mogli mieć ze mną i tak dalej, wiedzą, jak jestem. Jak ja miał takiego ojca, to kurde ja pierdzielę. To niesamowicie było takiego takiego w, w, fajnego tak. A możesz wnuczkę czy wnuka? Bo tego wnuka. nie znam. Wnuka. Poznałeś? Widziałem, tak. Okej. Okay. No ale to, to są rzeczy, że ja właśnie tak sobie myślałem o tym, że faktycznie mogli być źli za jakiś epizod Twojego życia, ale dzisiaj, no to tak naprawdę też. No tak, no inna relacja. Zupełnie przecież, inne relacje, no, no zupełnie... Tym bardziej, no tak, tym bardziej, żeby ja bym się chciał pochwalić swojemu ojcu, kurde, że mam fajnego syna i tak dalej, że, że tym bardziej dziadek miał dużo czasu już, chociaż jestem tak zakochany w tych swoich tych swoich dzieciakach tych naturalnie tamtych starych też kocham bardzo ale mam taki dostałem nową szansę nową życie, jeszcze córkę na koniec to jest moja największa kara za wszystkie moje grzechy kobieta mała tak, także tu mam jeszcze chcesz dożyć do jej ślubu no właśnie, także dlatego musiałem się trochę uspokoić żeby nie trafiła na takiego drania ja myślę, że to tyle jest, chociaż ona kocha mnie bardzo. Wolę, wolę, żeby takiego nie miała, tak jak ja jestem, pewnie, że nie. <grym> a, a czekaj, a jakie widzisz cechy w se, swoich dzieciach z siebie? To znaczy, yy, no, nel, no. w Nelce to widzę, ona jest bardzo otwarta, mm -hmm. bardzo taka pewna siebie, chociaż ja taki nie byłem też, jak byłem mały. Mnie to, to z biegiem czasu, ten sukces mm -hmm. tak mnie tak to było tak w miarę jedzenia, o tak. To, to było tak, to było tak, tak, to nie było tak od razu. Ja to tak wrastałem w to, przecież ja pojechałem do Hamburga, miałem 21 lat. To ja byłem, kurde, ja o rzeczy nic nie widziałem. Ja wpadłem tam na San mhm. Pauli do, do, do knajpy Ryce, gdzie u góry był burdel, w, na dole bok, boksy, a, w, a, a w, na, na parterze knajpa ja tam to wszystko, że ja się tam nie zachłysnąłem, że ja tam zostałem, stamtąd się stamtąd wyboksowałem tego mistrza świata, tego mistrza wszechczasów w swojej wadze, mm -hmm. no to jest naprawdę wielki sukces. To naprawdę jest, to jest, to są wyrzeczenia, to jest charakter, gdzie ja tam miałem codziennie pokusę. Za każdym razem miałem na talerzu no. podane, co chciałem, jak chciałem. I, i, I że ja z tego nie korzystałem, no Wiedziałem, że nie mogę korzystać, że to nie jest ta droga mm. i tak dalej. No dobrze, ale że taki byłem wytrwały w tym. No chciałeś spełnić chyba swoje marzenia, że wiedziałeś, że jak już tak daleko zabrnąłeś w tak, to wszystko. ja, ja też to... poznałem tam niesamowitych ludzi. Ja poznałem grupę Scorpions, ja poznałem yy, doradcę Helmuta Kohla, mm. byłego Heinz-Kermana mm -hmm. Ja poznałem Gerarda Schrödera, ja poznałem yy, Bruna Bruni, ma artystów, malarzy. Ja też często się z nimi spotykałem i, i ja. W, wchłaniałem tą wiedzę od nich jak, jak, jak sucha gąbka. Ja, ja, ja normalnie byłem, ja byłem to, to, to było takie wielkie moje szczęście. I, że, i dla mnie takim największym sukcesem, że nie przestałem być sobą. Mm -hmm. że, że, ja, że, ja byłem, że jestem cały czas taki sam, że, że jak wiem, to powiem, a jak nie wiem, to nie powiem. Nie kombinuję, że coś nie wiem i będę kombinował, że wiem. To tak mówię ogólnie. Tak. I to jest taki, mi wydaje mi, taki największy sukces z tego, z tego wszystkiego. Ale też pamiętam taki wywiad. On był chyba w 2009 roku, że powiedziałeś: Nie mam już milionów, moje kobiety teraz mają moje pieniądze. W życiu, w życiu przepuściłem jakieś 30 milionów euro. Tylko moja pierwsza żona, Dorota, została po rozwodzie 15 milionów. Ma więcej pieniędzy niż ja. Który moment Twojego życia był najgorszy, już w, w trakcie czy po karierze? Nie było, wydaje że było zawsze fajnie. Ale ale ten moment w 2000 tam właśnie Gdzieś dookoła 2009 roku to nie był taki moment, gdzie, gdzie byłeś, właśnie tam był pozew już e, wtedy Nie, ja, by, ja byłem szczęśliwy. Ten, tam Ten pozew wiedziałem, że tak to jest. Tak, to, jest, to, jest, to, jest no, to trwało, trwało, trwało. No trwało. dzisiaj trwa. No właśnie, tak, bo tam Jutro jest... jestem. Jutro jestem w sprawie, w, w sądzie najwyższym na sprawie. <laughs> Niesamowita to jest przygoda, bo ja widziałem nawet notatki, to były tak rozległe w sprawie tego. Tak, um... tak, no ale no co zrobić? no Tak, tak to po prostu jest. Nie? Ja z tym się już. Y taką byłem, że, już, że to już jest z nami nic nowego, także mm. ta a kasa cały czas y, zarabiana i cały czas y, f, wpada i ca, cały czas coraz więcej, dlatego to jest też, jestem z tego dumny, no, walka była mm -hmm. mocna, ale ja wiedziałem od razu, że ja mam, że ja jestem po wygranej stronie. Okej, okay. a na co się wydaje 30 milionów euro? Ale nie wydałem 30 milionów euro, to znaczy to może to jest, może, no gdzieś tam poszły te pieniądze, ale się żyłem, tylko że ja nie żyłem też tak, żeby, żeby pewnie samochody, mm. pewnie mieszkania, pewnie gdzieś tam nie wiem w jakim, w jakim czasie to było. Na pewno zarobiłem kupę kaso, tak? No tak, no to też mi się podoba, nawet jeżeli mówili, że ostatnią walkę tam. Bo to, ale powiedzmy, że, powiedz że zarobiłem milion za walkę, no. No to masz 50 no, milionów, tak? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Złotych? Czy, nie, no euro. no. no, no tam, czy to, Marek wcześniej, no od tak. później euro, tak? Bo to są, to są potężne pieniądze i mnie zastanawiało, jak można je, hmm. jak się nimi dysponuje. Czy spojrzałeś i pomyślałeś sobie, jak kończę karierę, to ja mogę to robić i w ogóle, bo ty, ty mówiłeś... Ja mam bardzo do, takie po, po, po pozytywne spojrzenie na no to, ja jestem naprawdę w, w czepku urodzony, że miałem też tych dużo ludzi, poznałem, którzy mnie też, ja sam się, uczy, ja sam się uczyłem mm. tego, sam musiałem e, wykonywać te, te ruchy, bo to nawet ci, ten powiedział ci tak, ten powiedział ci tak, ten powiedział ci tak, ten powiedział coś innego, a ja robiłem tak, jak robiłem i jestem tu, gdzie jestem, także m, naprawdę myślę, że zrobiłem też bardzo dobrą robotę pod tym względem, takim biznesowym. Tak, no biznesowo, no tutaj w ogóle nie ma, nie ma co o tym gadać. Jak już byśmy przy energetykach, to co myślisz o tym zakazie sprzedaży do, do, dla osób poniżej 18 roku życia? Ja mówię, że wszystko co zakazane jest nienormalne, na napędza koniunkturę. Dla mnie potrzebna jest edukacja. Mhm. Byśmy się złożyli z Red Bullem i z Tigerem, zrobili edukację dla młodzieży, i by wszyscy na tym lepiej wyszli. I tak będą pić, i tak będą więcej kupować, i tak będą za, zamiast jednego pić dwa, żeby mhm. było tam jakiś kop, czy nie był kop i tak dalej. Tak samo jakby zabrali teraz wódkę pić. Czy jakby zamknął sklepy do 22. To ludzie będą kupować więcej i będą więcej chlać. Mhm. No bo, tak. będą, bo szybciej wypiją to, co kupili i jeszcze i tak gdzieś na melinę polecą, czy gdzieś tam meliny powstaną i tak dalej. Przecież to my jesteśmy, my jesteśmy... Mądrym, mądrym narodem kombina, kombina, narodem kombinatorów także nikt nie przejdzie takie zakazy nie przejdą u nas, nie ma szans żeby jakieś takie zakazy przeszły to jest głupota, zamiast edukować te, te młodzież, edukować pod względem otyłości, pod względem innych rzeczy pod względem niebrania tego, czy tamtego, czy owego z jednej strony układają tą półkę odwracają się i dupą strącają tak, tak to dla mnie wygląda Widziałeś napój chłopaków z Wukazik, bo teraz obecnie ich energetyk robi bardzo, bardzo dużą furorę. Tak samo jak Tiger, kiedy wchodził na, na rynek. Czy w ogóle nie śledzisz tego? Nie, nie śledzę, przepraszam. Bo oni też zrobili bardzo ciekawy ruch, bo kiedy zakazano sprzedaży energetyków dla osób poniżej 18 roku życia, to zrobili ten sam napój tylko bez kofeiny dla ludzi, którzy są poniżej 18 roku ale życia. Ale Tiger ma to samo. Okej, okay, on no to widzisz, ja jestem słaby. Tak, tak Tiger jest, myślę, wyżej czołówka i w tych wendingowych tych też weszliśmy bardzo mocno teraz. Okej, okay, czyli tam są cały czas plany rozwoju, bo tam też ale, już... ale to jest, Tiger jest też, ja pracuję z największą firmą spożywczą Tiger. w Europie Środkowej, także tam to są naprawdę fachowcy już... Yy, to nie są ludzie wysz, z łapanki. Wyższa półka, tak. To nie są ludzie z łapanki. Ale już w 2014 roku byłeś z adopcją e, dzieci przez pary homoseksualne. Ty zawsze miałeś taką otwartość do, do ludzi? To znaczy, tak. Ja się tego nauczyłem też w Niemczech. Znaczy, ja, ja poznawałem homoseksualne dziewczyny i facetów. E, e, kolegowałem się z nimi, nie wiedząc, że to są lesbijki, czy to mm -hmm. są dały. Nie Nie wiedziałem. Okay. E, ale okazało się, że, nie, że są fajni ludzie. Dlaczego ja mam kogoś tego, że co mi to obchodzi z, komuś, skąd ten, skąd on, z kim on śpi? Kurwa? Albo z kim ona śmierzona z trzy człowiek się dla mnie liczy. A, a, a jeżeli chodzi o, o pary homoseksualne, które mają adoptować dzieci, to ja wiem, że to jest dużo, dużo, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Ale jeżeli mam taki podać przykład bardzo krytyczny, to lepiej takiemu dziecku mieć dwie mamy niż mieć ojca i matkę, którzy chleją, którzy gwałcą te dzieci jeszcze kurwa nawet wystawiają, że i dla i dla kolegów i dla, i dla innych i tak dalej. To są takie mhm. dramatyczne, krytyczne i, i skrajne sytuacje. Ale jeżeli bym miał, to mi, mhm. to za mną przemawia. Zupełnie. No tak, tak, skrajny przykład wiadomo, że jest jak najbardziej ostry. Ja to od razu, jeżeli, jeżeli widzę to, jeżeli mam jak tak to, jak na to patrzę to, to wydaje mi się, że ja wiem, że nasze społeczeństwo nie jest do tego przygotowane, bo, bo te dzieci, które idą z tymi poszli, mm. które mają te dzieci, które mają dwie mamy, czy dwóch tatów, pójdą do przedszkola, czy do, do żłobka, czy do, do szkoły, to te dzieci o tym nie wiedzą. Rodzice są na to nieprzygotowani. Tak. Rodzice dzieci są na to, bo, 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 sko bo do, do mnie, u mnie w szkole Nelka mówi, w pierwszej klasie, mówi, tato, a moja koleżanka powiedziała, że miałeś trzy żony. No to kurde, przecież sobie ta dziewczynka nie przeczyta w internecie, tak? No nie. No właśnie, bo tutaj chodzi tylko i wyłącznie o dorosłych ludzi. No właśnie. Więc gdyby dorośli ludzie byli na to, byliby na to gotowi, to i te dzieci w przedszkolu, w szkole nie miałyby żadnych nieprzyjemności, no bo rodzice by mówili, że fajnie, akceptujemy. Ale, w, ale by nawet to dziecko, zanim by się zorientowało, to już by było zakolegowane, zaprzyjaźnione, tak jak ja, jak wjechałem do wie, co tak. No tak, e, tutaj w ogóle nie ma innego tematu, ale są jeszcze takie rzeczy, które wydają ci się oczywiste, wśród ludzi wzbudzają niepotrzebne emocje? To znaczy, moim zdaniem, to przede wszystkim każdy musi patrzeć na siebie. I zastanowić się, co sam prezentuje, co sam robi, mm -hmm. jak się sam zachowuje, a dopiero oceniać czy krytykować innych. Oh, to, to jest bardzo daleka refleksja. Myślę, że Ja wiem, ale, ale ja, ja na przykład tak robiłem od, od, od małego. Ja zostałem tak wychowany. Masz patrzeć na siebie, a dopiero. Nie tak dosłownie, jak mm -hmm. to ja teraz, teraz już sobie filozofuję, tak? Ale, ale ja też też też. Yy, yy, i moje tata, coś tam, tato, a ten, to A ty co? A, a ty jak zro a ty co zrobiłeś? mówię, a ty pokaż, jak ty jesteś taki mądry i tak dalej. Bo ja mówię, po co gadasz na innego? A ty co? Ja, ja to potrafisz. To... <grym> ja, ja jestem w ten sposób. Ja staram się tak wychowywać moje dzieci, żeby nie krytykowali <grym> gości, oceniali kogoś, tylko tak siebie się spojrzeć. Czy tak samo to naj najpierw od siebie zacząć. Ale widzisz czasami ten rygor, który narzucał ci tata w takiej łagodniejszej wersji w sobie? Nie jestem sobie, ja sobie i tak ja robię, tylko, tylko jestem, jestem na przykład, no, jestem krytyczny ja ich wkurzam, bo ja ich śpiewam, różne piosenki i tak dalej. Nie wiem, czyli znasz, hmm. ja muszę z Kazika, sobie, z, jak się Kazik ma nazwisko. Staszewski. Staszewski. Kazik, jak moich włączają mówi, to zobacz, Kazik, zobacz, to jest twój brat. Mówi, nie, to twój brat blisk. <laughs> <laughs> ja zobacz, tato, zobacz, ty jesteś Kazik 2. Mówi, nie. <laughs> No, ale powiedziałeś, że znowu zacząłeś tuning bukserski, zresztą widziałem na, na, na Instagramie, dalej jesteś za tą pokazówką? Bo to nie, ten temat nie, się Ja wiem, jak już myślę, że już jest, jestem, już naprawdę, że to już jest wiek jednak to ja mam 56 lat. Proszę i cię, Tyson walczy w tym roku. Ja wiem, ja wiem. Ja jestem pełen podziwu. Tyson jest wyjątkiem. A widziałeś, jak się rusza? Widziałem, jak się rusza, ale to tak się te, te trzy sekundy, co nie pokazują, tak się też ruszam, Jeszcze okay. lepiej nawet. Także zobaczymy jak ta walka będzie, bo to jest też niezły chłopak ten z tego co widziałem tam, mm -hmm. tylko naturalnie nie, nie chce mi się wierzyć, że miał jakiejkolwiek szansę z Tysonem, tylko że on jest dużo młodszy. I to może być wielka niespodzianka, bo Tyson może wytrzymać, jak go Tyson w pierwszej do połowy yy, drugiej rundy nie zrobi, to tu będzie cieniu tenko znaczy, ja zakładam, że jeżeli nie pierwsza runda, to już jest po, po, to po tak. To jest po Tysonie, no. Mm -hmm. Tak, 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 to nie ma Bo, nie ma to, bo to jest, bo to jest, jak Tyson go nie złapie, bo te sekundy, co on pokazuje, tak ja też potrafię. Na skakance czyś hmm. nawet 15 sekund potrafię. I na worku zaboksować, <grym> i na worku zaboksować. A wyjść do ringu i w tym wieku, ja wiem, jak to trzeba, <grym> ostatnio wyszedłem z takim chłopakiem, też boksował, yy, Czerkaszyn chyba, czy... Yy, tak, tak, Czerkaszyn. No kurde, chłopak, który boksuje i tak dalej, tam trochę z nim wyszedłem, tam, nie wiem, może z dwie minuty boksowaliśmy, prądu nie ma, tak? No. Czyli dwie minuty, Matajs. Dwie minuty, no ja myślę, że to jest tak, tak, no nie, ale on trenuje, przygotowuje się, ja tak nie jestem mm -hmm. w takim gazie, jak on tam jakby ja mu zaczął przygotować się, to może bym trochę tam więcej, mówię, trzymał. Ale, ale to jest, to jest, to jest młodość, to jest, to, jest, to jest, pociąg odjechał. Znaczy na pewno to, to jest tylko przecież to jest pociąg z kasą, to, to nie chodzi przecież no o. To, je, to jest akurat to jest fajna sprawa, bo to jest super deal, nie? Bo to jeszcze zarobią hmm. sobie super pieniążki, pieniążki o tak. No, w ogóle nie, chyba nie ma podanej kwoty, ale myślę, że to są pieniądze. Ja myślę, że to jest milionów, no, no, To jest na najdroższa walka Tysona w, w, w życiu. W, tak, tak w ogóle nie tak, ma. Tak, nie tak. Nie ale wyobrażasz sobie coś takiego? No, zobacz, to jest duża produkcja, to Netflix to robi. To, to jest też bardzo duża, bardzo duża rzecz. W ogóle to jest coś niespotykanego. Ja nie widziałem, żeby taki event freakowy, co by nie było, odbywał się na tak dużej platformie. Wyobrażasz sobie to, że dostajesz propozycję takiej walki i nawet przez to, że powiedzmy, że przez to, że to robi Netflix, to często, często kasa jest ścinana, bo sam prestiż tego, że to jest Netflix, wyobrażasz sobie, że wychodzisz do takiej walki? Jeszcze w tym roku. W tym, w tym roku już później, po już już później nie. I ile ja musiał? Ja w sumie, ja sumie nic mi nie zmieni. Ja powiedziałem, że chcę 10 baniek euro za walkę, mm -hmm. tak? Z Roy Jonesem na przykład. Tak, tak, to tak. No, Gdzieś nigdy nie odbyła. Ale tak, tak powiedziałem. I nikt tego nie dał. Całe szczęście. Bo u mnie by to i tak nic nie zmieniło, abym musiał się roz rozmienić, jak to się mówi sportowo. No może wypadłbyś tak dobrze, że sam byś się Ale na pewno zaskoczył. mnie wypadł, bo jesteśmy. Roy Jones jest też ma 55 lat, ja ma 56. Nie widzę tu, żebyśmy się mogli pokazać z dobrej strony. Nie ma szans. Jesteśmy wolni, mm -hmm. by Chyba że to było pięć razy, po pie, pięć razy po minucie, to jeszcze może byśmy jako tako wyglądali. Ale im jak nagle już być pięć razy po trzy minuty albo pięć razy po dwie minuty, to nie ma, to nie ma, to nie ma, to nie ma możliwości. No to, a jak patrzysz na walkę, tą Adamka z Mamedem? Nie było tam dużo do oglądania, tak? Tomek mm. ma, Mamed miał w drugiej rundzie kontuzję, tak? Czy w w trzeciej chyba. No to, no, to, no, to, no to co to można? To nic nie można na ten temat powiedzieć jeszcze. Ale Mamet się... Nie wierzyłem, że tak dobrze się zaprezentuje, tak? Mm. No bo chyba na, na kartach sędziowskich wygrywał, ale nie, nie daje głowy, bo teraz mówię Ja do... też, nie wiem, ja też tak słyszałem, ale dla mnie zaprezentował się, no myślałem, że Tomek to go tam, kurde, no że nie da mu za bardzo szans, a jednak... Ale też była taka utarta teoria, że czekał, aż się wystrzela, po tym, żeby w końcówce mameda. No teraz to może mówić wszystko. Tak. No, <laughs> jest dość, I dość krytyczny jest dla mameda Tomek we wszystkich możliwych wywiadach. No i teraz będzie też walczył na fejmie. Nie wiem, czy widziałeś też z młodym chłopakiem. Z bandurą, no tak, której... ale no tak, ale to nie ma szans. To jest to nie boksował, nie ma szans na zasadę, Chyba żeby Tomek miał, miał z nim się być ten na, na, na wolną amerykankę, to, mm -hmm. to, to mógłby nie mieć mógłby mieć problemy, ale w boksie to nie ma takiej możliwości, bo nie, kto by to nie był. Nawet nawet Mamed zdać... Kalidow, który jest naprawdę super zawodnikiem MMA yy, w boksie też za bardzo, to jest całkiem inny sport. Tak, to mówisz dużo dużo trudniejsze. No tak, tutaj akurat, no to, to było dla mnie bardzo ciekawe, to, ta różnica wieku jedynie, co była czymś takim, co myślałem sobie, jest Oj, oni mają z 7 lat, mi... nie więcej, bo Tomek ma 46, a ma... nie, to 6 lat. No tak, ale w tym wieku to jest wszystko już, każdy rok dalej dla Tomka to już jest po 45, po 40 mm. nawet, nie? tylko Mamed jest, cały czas był aktywny, to miał... Dużą przerwę, nie? ale mamy bardzo mocne osobiste. Już dzisiaj to, że nie bierze pojedynku o pas w KSW, jest wynikiem po prostu tego, że on rozumie, że czas mija i że młodzi po prostu mają tą młodość w sobie i te doświadczenie już nie jest w stanie zastąpić tej młodości tego po prostu nie No nieowicia. Tak, młode nie, jak to się mówi, już zdrowe chłopaki. To prawda, po 40 pociąg ucieka. Tak, zostaje tylko pociąg z Forsą i czasami warto się A -a -albo, na niego za. Albo, albo w 99% nie. Tak, no niestety, bo to, bo to też akurat jest, bo trzeba budować. to. Dzisiaj marketing jest bardzo duży, bardzo ważny, no bo dzisiaj gadamy jak o tym. Jak, samej... jak, ja, jak ja bym miał marketing za tamtych czasów, to kurde. No masz marketing. Znaczy, nie, mam malu słabiutko, tak? Ja myślę, że dopiero raczkuję i tak jeszcze. No to bardzo szybko raczkujesz. Tutaj nie ma, nie, ma o czym, nie ma o czym gadać. Bardzo dobrze bardzo dobrze jest to wszystko prowadzone. Jednak nie porównuję ciebie dzisiaj, albo nawet porównajmy. Pięściarze, wszyscy z Polski. To mam mocniejsze media społecznościowe i nazwisko od ciebie? Ja nie, 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 mam, nie, nie mam pojęcia, tak nie orientuję się. mogę ci powiedzieć, ja że nawet gdyby, się nie porównywałem. Ale gdyby, gdyby mieli, to byś o nich wiedział. Na pewno. A, no tam pewnie tak. No, więc to... To, jest to numer jeden? No, wydaje mi się, że na pewno jesteś w samym czubie. No o. bo co, jest Artur Szpilka, który też e, jest, e, jest mocny w mediach społecznościowych i bardzo ciekawie prowadzi. Zresztą ten wasz mecz tenisowy to też było bardzo fajne i ładne, Super. ładnie ogarnięte wydarzenie. Ale tak naprawdę cała reszta? Zobacz, twoje pokolenie Andrzej Gołota, ja nawet nie wiem, czy on ma Instagram. Więc yy, potrafisz, co by nie, nie było, ale gdyby w twoich czasach były media społecznościowe, to o miałbyś jak gwiazda. Oj, oj, oj. Ojejku, ale to wtedy, oj, oj. wtedy to <grym> nawet nie wyobrażam sobie, jakie, mógłby, jakie mógłbyś mieć kontrakty. Zasięgi, tak. Tak, a właśnie, miałeś jakieś ciekawe kontrakty reklamowe w trakcie swojej kariery? Miałem Zotto Kern, mhm. to jest taki młody design on takim był, e, te, te, robił e, rzeczy. Mm. E, to była na pierwszą swoją walkę, o że świata właśnie miałem jego. Mm -hmm. Później był sponsorowy, spo, był, miałem, reklam reklamowałem go tam chyba dwa lata, chyba, czy trzy, nawet może. Miałem haser mm -hmm. kontrakt. A tak to byłem za drogi. Co to znaczy za drogi? Co za z... dużo pieniędzy chciałem, bo ja chciałem na przykład też nawet na same, u mnie na przykład jak ktoś chciał, e, ja się zachcie chciałem miliony. Jak tam do, przychodzili do mnie z różnych firm, pytali się, to zawsze nie, nie, nie po prostu oni nie mieli tyle pieniędzy na nie stać ich błonami, o tak. Ale na przykład przychodzi do mnie, że ktoś chciał reklamę na spodenkę, Bo mm -hmm. że reklama na to jest 100 tysięcy marek albo euro później, mm -hmm. tak? No i ktoś mówi, że, ch że chce. że chce, Nie, że czy 75, ja wie 99 też nie. <laughs> Czyli twardo negocjowałeś tak. w, swoim, w swoim Na przykład, życiu. tak, ale, ale takie, jeżeli chodzi o firmy, to. Różne miałem rozmowy z różnymi e, firmami, ale raczej e, ja też się nie nadawałem za bardzo. Ja miałem taki mm. imidż trochę słaby. Co to znaczy słaby imidż? Taki, no, słaby imidż, no bo te wszystkie moje, te wyskoki, te zdrady, mm -hmm. to tamto, te wypadki, to tego, tak, ten, ten imidż był taki nie był, nie był najlepszy, mi się wydaje, nawet do, do, do jakichś tam firm. Zastanawiałem się też, wiesz, bo w tych dzisiejszych czasach to, to faktycznie to by było od razu temat byłby zamknięty. Zastanawiało mnie czy wtedy też tak na to patrzono. Nie, nie żyłem tak aktywnie w tamtych czasach, żeby móc to ocenić jako e, dorosły człowiek. A tak samo ciężko negocjowało się z, z tobą w sprawie filmu, no bo sam powiedziałeś, że były negocjacje w sprawie filmu fabularnego o tobie. Też byłeś ciężkim orzechem do zgryzienia dla drugiej tak, strony. Ale tak w ogóle to był tam r, r, rozbieżność była bardzo duża. No i na, ale chodzi o kasę? Tak, tak, tak. No, no ja no to jakieś oni chcieli mi mm -hmm. dać tak. Także to jest w ogóle to nie ma o czym mówić. Ale co to. Znaczy, boże, bo ja za walkę chciałeś 10 milionów, to zakładam, że film jest warty podobną kasę. Nie, nie, nawet nie tyle, nawet nie tyle. W ogóle, w ogóle nawet nie będę a szkoda nawet na ten temat mówić. Takie te taka sumy były. No bo, bo to jest film, który mógłby pójść zdecydowanie szerzej niż w Polsce. Na ja, pewno. Tak mi się wydaje, że to, powin, to powinna być, to, to być amerykańska produkcja, bo fabuła jest naprawdę super, Jeszcze ja, 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 ja się nie znam na, na filmach fabularnych nie wiem, mm -hmm. jak musiałby ktoś to fajnie zrobić nie mam, nie, ch nie chciał mieć w ogóle jakich, jakikolwiek wpływ na to a nie mam takiej wiedzy, żeby to zrobić ale jakiś dobry, jakiś, jakiś dobry reżyser, żeby to zrobił to naprawdę mogłoby być coś fajnego no bo ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że dogadywałeś to z Kawulem to żadna, żadna tajemnica, a te kino Kawula ci się podoba? Czy, czy w ogóle raczej znaczy Nikoś był super mi okay. się nikoś podoba, chociaż źle był w innym świetle i tak dalej, ale dla mnie film naprawdę tym bardziej, że ja tam troszeczkę liznąłem tych czasów mm -hmm. takich, yy, Mi to nawet tak w, w, w imponowało w pewnych momentach, tylko jak się dowiedziałem, że, tam, że to są tak, że, że to są, to są, to są tam brzydkie rzeczy robione i tak dalej, takie, to, to na, nawet sam jak Ci mówiłem, przeżyłem mm -hmm. to w pewnych tam chwilach to tak trochę, no, ale, 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 ale film fajny. Fotele w podcaście żurnalisty zapewnia Yumisu. Mm, no bo ta estetyka, w ogóle, no, kawol jest bardzo świeży, jak na, na polskie, polskie rzeczy, to wydaje mi się, że nikt nie robi czegoś takiego, jak, jak on dzisiaj i to było ciekawe zestawienie. Ja nawet słyszałem który aktor miał grać ciebie, co było też moim zdaniem, to by była w ogóle świetna, mm. e, świetna rola. E, tak tego. mi się wydaje, no bo, to, no bo to, jest ten, jeżeli to miało być to, co, co ty mówisz, to, 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 to jest to, to, to jest, co to grał parę ról już teraz ostatnio. Mm -hmm. tak? Byliście nawet <laughs> razem na spotkaniu. Bo dzisiaj a, no, a no właśnie, no właśnie, no właśnie. Nawet dzwoniłem dzisiaj do niego. I... Ale to, tak to oni mogą sobie gadać, ale z, 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 nie, nie ze mną. <laughs> Tutaj trzeba mieć pieniądze po prostu. No ale no dobrze mogą pieniądze. Jak, będę, jak będzie dobry film, to będzie dobrze, dob, dobrze dystrybucja i tak dalej, to mm -hmm. będą dobre, dobre pieniądze, tak? No to jeżeli jesteśmy przy dystrybucji, to dlaczego ten twój dokument ma wyjść na YouTube, a na przykład nie na ja Amazonie? Powiem... Ja, a, 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 no tak, tak, ale no dlatego, że jest większy zasięg. No ale zobacz, jest teraz chociażby wyszedł dokument Kuby Błaszczykowskiego na, na Amazonie. To pewnie też ma szeroki zasięg, a tutaj też rozmawiamy. Amazon ma bardzo dużą bazę ludzi na całym świecie, bo patrzymy na cały świat, nie patrzymy tylko i wyłącznie na Polskę. Zresztą chyba Amazon ma największą bazę w ogóle subskrybentów na tym. I zastanawiało mnie, że dlaczego, dlaczego YouTube? Znaczy, YouTube też wydawał takie autorskie dokumenty, które sam robił. nich robił taki chociażby z Justinem Bieberem, mm, ale tutaj z tego, co zrozumiałem, to jest Twój pomysł, Twoja produkcja i Twoje pole do zabawy, tak? Tak. Nie boisz się tego, że to po prostu może gdzieś przepaść przez to, że to jest robione w ten sposób? A nie z nikim takim dużym, kto mógłby naprawdę włożyć fajną kasę na promocję? Ale tak? ja myślę, że jak zobaczą ten film, to będą, to będą wszyscy zachwyceni. Ale to myślisz, żeby go mówisz o po premierze, czy żeby go sprzedać? Nie, ja myślę, że najpierw go puścić, albo, albo najpierw go puścić na YouTube i później mhm. do, po, gdzieś do różnych państw, do, do takich podobnych gdzieś tam na, 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 na jakichś tam programów. Nawet do telewizji mhm. polskiej też de, zobaczę, że puścili. No tak, 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 No bo to jest to jest rzecz. To jest taki, to jest coś bardzo ważnego dla polskiego sportu. No ten dokument ma... jest, to jest naprawdę. Jest, nie wiem, jak to będzie poukładany jeszcze, mm. bo ja, ja znam wszystkie szczegóły i tak dalej, ale jak to ktoś fajnie poukłada, fajną robi taką z tego jeszcze do tego dokumentu fabułę fajną mm. doda, bo fajnie, fajnie go ulepi, to może być coś naprawdę. To jest naprawdę coś, coś wyjątkowego. A jest już jakiś reżyser, jest ktoś? Czy to na razie jest tak w powijakach? To jest prawie przed startem. I to ma, a koniec ma być w 25 roku do, w okolicach Twoich urodzin, tak? Najlepiej. Na no, tego jestem bardzo i to bardzo e, ciekawy, no bo to mogło że naprawdę być kawał, kawał historii polskiego, polskiego sportu. No, ale tam ze sportu to raczej dużo nie będzie, wiesz, to są, to znaczy, no wi znaczy, ze sportu będzie na pewno dużo w fabule, wiadomo, ale, w dokumencie, mm -hmm. ale, no bo w fabule będzie bardzo mało tego sportu raczej, nie? ja myślę właśnie, myślę, że w, w dokumencie, no to będzie wszystko, tak? Bez to... wybielania. No bez wybielania, bo ja nie robię po to, to robię, żebyś, ja się niczego nie wstydzę, co ja robiłem. Mm -hmm. To były rzeczy, wiadomo, co pewnie dzisiaj mnie zrobił, albo bym inaczej, inaczej, inaczej po prostu, na, na, inaczej to widzę dzisiaj, tak? że kogoś krzywdziłem, że ale wtedy się nie zastanawiałem nad tym, ja jechałem do przodu kurde, żeby zdobyć sukces, nie interesowało mnie yy, nie to, że chciałem kogoś krzywdzić i tak dalej. Nie że byłem egoistą, byłem egocentrykiem po prostu. Robiłem wszystko dla innych, żeby mi było dobrze, o tak. Wszystko dla innych, żeby mi było dobrze. <śledzimy> <śledzy> Nieświ nieświadomie. Nieświadomy. <laughs> ale bo, bo naprawdę w tej całej historii najbardziej imponujące jest to, bo często sam wiesz, no ja akurat siedzę bardziej w piłce nożnej, więc wiem, że jak żyje tak piłkarz, to jest sezonowiec, to jest piłkarz, który żyje jeden sezon. Ty żyjąc, bo ty mówisz, że gdybyś miał drugie życie, to zostałbyś ee, piosenkarzem, a mi się wydaje, że ty żyłeś jak rokendrolowiec. No to ta, tak właśnie mówi ten menadżer, menadżer Skorpionsów mówi, że ma mówi Darek to jest rock'n'roll mój, wy to jesteście no, no, I, i, i wiesz, i dla mnie ta, ta, to, że ty zrobiłeś taką karierę, obroniłeś ten tytuł mistrza świata tyle razy, to jest, dlatego ja powiedziałem, że to jest historia sportu, bo taki człowiek się nie zdarza. Zazwyczaj po prostu ci ludzie no, ciężko przepadają. Się, ciężko przepadają się, tylko się tylko w że, tylko, że ja, tylko, że ja to, ten taki, te, tą, 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 tą kasę, czy, to ten, czy ten moje rozpoznawalność i tak dalej. Brałem jak, jak całym dwoma garściami i tak dalej. Impreza się kończyła, kasa na wywrotkę, sukcesy na wywrotkę i do przodu do, 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 do gymu, mhm. jak, młody, jak mały szczurek, tak jakby stamtąd wychodziłem. Bo to jest chyba jedyna recepta na to, na to wszystko, Ale żeby ja, nie zapomnieć Ja to zabądzić. też świadomie robiłem. Ja to też nieświadomie mm -hmm. robiłem, ja to też nieświadomie, mi, to też się jakoś tam tak po prostu, taki po prostu byłem. Ja sobie tak to, taka była moja filozofia też niespecjalnie ulepiona świadomio. Mm -hmm. Tak. Ale to jest. To, to, to właśnie... też, też był ten fart mojej, też, też, to się zlepiło wszystko. Moja młodość poznanie tych ludzi, yy, trener, menadżer, yy, nawet menadżera moja żona, ta Uty, która mi ten dom stworzyła w Niemczech, mm -hmm. to się wszystko na to zlepiło, że jeszcze moje te, ta chęć życia, te moje imprezy i tak dalej, te nagrody za te wszystkie sukcesy, które były wiadomo nienormalne, ale to było, to się wszystko na to składało, tak, ja się, ja byłem, ja byłem kompletny. Mm -hmm. Ale masz takie momenty na przykład, jak już tak wspominasz to, że Patrzysz na siebie i czujesz naprawdę niechęć, czy zazwyczaj patrzysz i myślisz sobie masz, masz dużo wyrozumiałości dla siebie, jak było wcześniej? Nie, no zajebiście, no ja się cieszę, że jest pewnie, pewnie niektóre rzeczy, no wiadomo, no kurde. Z biegiem czasu, to się tam inna, inna, inaczej się na te sprawy patrzy. Wtedy, mm -hmm. to zało, wtedy było zajebiście, kurde. No tak, no tylko i może zostało. tak takie na szczęście, tak ten jak, jak gdzieś się umawiałem, jak gdzieś tu, jak wpadałem jak do tam czy tam, kurde, co ja, co ja wyprawiałem to. To jest normalnie, to są Jaja, nie? To, to, to jest śmieszne normalnie. Mm. To, jest, to, jest, to, jest, to jest śmieszne to jest. Ale to jest. Przez jednych jedni by to powiedziwiali, drugi by hmm. to krytykowali, bo to nie jest dla wiadomo. To, ja myślę, że każdy facet by chciał, każdy facet by chciał żyć tak, jak ja sobie pożyłem. No tutaj to, co nawet powiedziałeś, że gdyby był film o Tobie... A to mówi, 20... że nie, to zazdrości. Od 25 roku życia, więc też wydaje mi się, że zdajesz sobie sprawę z tego, jak tam, jak tam e, dobrze, e, dobrze było, ale przechodząc do teraźniejszości, są rzeczy, które jeszcze chciałbyś w swoim życiu zrealizować? Co chciałbyś w swoim życiu jeszcze zrobić? Co chciałbyś osiągnąć? No ten film zrobić, jeden i drugi, fabularny, mm -hmm. dokumentalny, to jest takie te, te, które mnie w sumie... E, miałem takie różne plany, zrobić taki Benefis czy coś, to jednak te nie do końca... Może to jeszcze będzie, ale to te 30 lat mija w tym roku, gdzie zostaje Mistrzem Świata. Mm -hmm. No książki już pisał nie będę, nie. Ale, ale, Bo to już nie ma w sumie o czym. Ale... Ale film e, den, fa, dokumen, de, dokumentalny mm -hmm. i później fabuła to Było coś wyjątkowego. A jakie jest Twoje największe osiągnięcie poza ringiem? No to, że zostałem sobą. A co to znaczy, zostać sobą w Twoim że, przypadku? Że, że, że nie musiałem udawać kogoś innego, że nie musiałem się zachować jakoś inny, okay. że nie, nie musiałem kombinować, jak mówię, co mówię, czy, czy mówię tu albo to, albo może nie. Napieram prosto z mostu. Wiadomo, że hmm. są jakieś zasady, że wiadomo, że nie wszędzie może sobie na to pozwolić, że gdzieś tam się muszę ugiąć, ale jest tego bardzo mało. Jest mi z tym wygodnie. I to da się zauważyć. Ja Ci za bardzo, za, za dzisiaj bardzo i to bardzo dziękuję. Dzięki bardzo.